Cześć Wojtek. Cześć Michał. Przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz. Okej, jeszcze raz witam Ciebie serdecznie. Co robię? Zajmuję się negocjowaniem, mówiąc krótko. Tak w głównej mierze, w zasadzie teraz zawodowo tak troszkę takie dwie nogi. Jedna to jest firma szkoleniowa, którą prowadzę już od kilkunastu lat. I druga rzecz to jest negocjowanie, ale tak troszkę krócej, bo dla siebie trochę więcej, bo inwestuję w nieruchomości też. I od razu powiem, że jesteś autorem książki. Tym, którzy oglądają na YouTubie, to od razu możecie zobaczyć. Książka się nazywa Negocjuj, czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach. Dokładnie. Dobra książeczka, będziemy właśnie o tym dzisiaj rozmawiać. I w książce poświęciłeś bardzo dużo miejsca tematowi przewodniemu tej naszej dzisiejszej rozmowy, czyli negocjacjom zakupu i sprzedaży mieszkania. Dokładnie tak. Ale wrócimy do tego tematu, to powiedz mi jeszcze, jak ta twoja kariera w ogóle wyglądała, skąd ci się to wzięło, że negocjujesz i szkolisz z negocjowania? Wiesz, to jest dość jakby śmiesznie, że tak powiem, bo ja jestem z Krakowa generalnie, z Nowej Huty, tak zawsze o tym mówię głośno i wyraźnie, bo ta Nowa Huta to tak gdzieś tam mi się wyryła w głowie dość mocno. Kultowe miejsce. Tak, kultowe miejsce. Wiesz, największe blokowisko w Europie, ponad 350 tysięcy mieszkańców. Natomiast w latach 90., kiedy ja się tam wychowywałem, to było dość niebezpieczne miejsce. Teraz to się mocno zmieniło. Podejrzewam, że tak trochę jak Warszawa, Praga, jakby tam w Nowej Hucie teraz jest bardzo fajnie, sympatycznie i bezpiecznie. Natomiast ja się zawsze śmieję, że pierwsze negocjacje to były, wiesz, na Hucie. Na osiedlu. Tak. Dawaj telefon, tak? Bo za kim jesteś? I jakby, wiesz, i to jest takie śmieszne, ponieważ zauważyłem w sobie jedną taką cechę, że potrafiłem się dogadywać z ludźmi generalnie. I potrafiłem się dogadywać i z tymi takimi, którzy tam, wiesz, biegali po osiedlu i tłukli wszystkich, i z takimi też, w zasadzie z wszystkimi, natomiast z tymi, z którymi nikt się nie potrafił dogadać, ja zawsze gdzieś znajdowałem wspólny język. I zacząłem się zastanawiać, co to może być i jak to funkcjonuje, i stwierdziłem, że to gdzieś już jakieś takie zaczątki negocjowania były, prawda? Żeby w odpowiedni sposób rozmawiać. I wiesz, i jakby żeby z tej Nowej Huty się tam gdzieś wybić, no to stwierdziłem, że będę robił biznes. Nie? To jest takie, wiesz, przedsiębiorcą chciałem być, zostać. To jest takie marzenie młodego chłopaka. Tak, no i tam różne biznesy robiłem w życiu, bardzo różne. Sprzedawałem masę różnych rzeczy, wiesz, telewizję cyfrową, kiełbaski na rynku głównym w Krakowie, kserówki, wiesz, na studiach i tak dalej, i tak dalej. Jakby zauważyłem, że te umiejętności negocjacji coraz bardziej się przydają. Coraz bardziej się przydają. Szczególnie gdzieś tam w branży finansowej właśnie, bo też miałem franczyzę banku, pracowałem, wiesz, w pięciu bankach jako pracownik etatowy, wiesz, byłem na kasie i też tak się śmieję zawsze, że umiałem sprzedawać, ale nigdy mi się kasa nie zgadzała. I bardzo krótko pracowałem na kasie. Wiesz, jak ktoś ma takie flow sprzedażowe, to nie trzyma porządku w papierach, nie? No i właśnie gdzieś tam odkryłem wtedy to zamiłowanie do negocjowania. Wiesz, i jakby troszkę najpierw z innej strony, bo z takiej głównie jako najemca, głównie jako, wiesz, gdzieś tam początkujący przedsiębiorca. A z drugiej strony zacząłem się tego uczyć, dokształcać, coraz bardziej, wiesz, książki, szkolenia i tak dalej. No i stwierdziłem, świetna rzecz, chciałbym się w tym bardziej gdzieś tam osadzić. No i tak, wiesz, pieniądze, oszczędzanie pieniędzy, negocjacje, jaka branża? No i albo duży biznes, tak, albo nieruchomości. Dlaczego nieruchomości? Bo tutaj działa perspektywa. To jest chyba najbardziej znaczące, bo zobacz, jeśli na przykład pomagałem jakiemuś inwestorowi, taki przykład, pomagam jednemu inwestorowi w całym procesie zakupu, remontu, sprzedaży. I wiesz, i idziemy, remontujemy, idziemy do sklepu, kupujemy materiały budowlane. On walczy, słuchaj, o każde 5 zł, po prostu jak lew. Raz, że wiesz, że tam ja go obserwuję, tak, dam mu informację zwrotną, ale wiesz, ale z drugiej strony widać, że jego to już kręci, on to już po prostu robi, tak, nie? Walczy o to. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że urywa 100 zł, na zakupie wartym tam powiedzmy 1500 zł, jest przeszczęśliwym człowiekiem, a później sprzedaje mieszkanie i wiesz, i popełnia taki błąd na przykład, że od razu bardzo dużą kwotę obniża. Lekką ręką spuszcza. Bardzo, tak? Lekką ręką. I ja go pytam, słuchaj, walczyłeś jak lew w sklepie, a tu odpuściłeś 10 tysięcy złotych. I do dzisiaj, no to było kilka lat w zasadzie temu, ale do dzisiaj mi to siedzi w głowie. Nie odpuściłem 10 tysięcy, to było 2%. Tak, 2% całej wartości, nie? Nieruchomości. Tak. Nie. Stary, odpuściłeś 10 tysięcy polskich złotych. Tak, mógłbyś auto mógłbyś kupić. A wiesz, nie myślałem tak. No. I tu działa ogromna perspektywa. Wiesz, to są wirtualne pieniądze najczęściej, przelewy gdzieś tam w banku, natomiast efekty na całe życie prawie, że... Tak. Ktoś bierze kredyt na 30 lat. Notabene kiedyś zainspirowałem się na jednym z twoich wpisów.
gdzie napisałeś 1000 zł wzięty na kredyt, jest 2000 zł. Które trzeba oddać tak. W perspektywie 30 lat. Nie? Więc w tym momencie 10 tysięcy to jest 20 tysięcy, tak. Prawda? No i jakby, i wiesz, i zacząłem to wszystko składać w jedną całość i zacząłem bardzo mocno w tej branży gdzieś tam się udzielać. No i odkryłem, że bardzo dobrze mi idzie negocjowanie dla kogoś. Mhm. I to oczywiście o tym będę mówił, pewnie to będziesz mnie o to pytał. Wiadomo, dlaczego najlepiej idzie wiadomo, oczywiście, dojdziemy do tego. I wiesz, i jakby tak mi się to spodobało, że zacząłem od pomagania tam znajomym poprzez już jakieś tam wręcz komercyjne działanie w tej działce. I w pewnym momencie stwierdziłem, że jest coś takiego w moim życiu, ponieważ jednocześnie gdzieś pracowałem też jako trener, wiesz, na etacie, że po prostu ja uwielbiam też pracować z ludźmi, gdzieś ich uczyć, szkolić, współpracować. Wiesz, mama polonistka, zawsze taka, wiesz, do ludzi też otwarta jak ja, więc stwierdziłem, okej, zamiast ryby zaczniemy iść w kierunku wędki. I jakby tutaj też bardzo mocno zacząłem współpracować z gronem inwestorów. Mhm. Bo to wiesz, jak jest młode małżeństwo, które kupuje jedno może mieszkanie, może dwa, może trzy w całym życiu, to oni faktycznie nie muszą się szkolić, czytać. Raz w życiu popełnią błąd najwyżej, tak? Kosztowny, bo kosztowny, tak. Ale raz czy dwa razy w życiu. Dokładnie. Albo wiesz, mogą zadzwonić do mnie, ja tam pojadę, powiem, że udam kuzyna czy kogoś. Różne tam się triki, wiesz, stosuje. No i wiesz, i pomogę im. Tak. Natomiast wiesz, jak ktoś kupuje tych mieszkań 2, 3, 5, 10 miesięcy w roku, no to tak naprawdę to lepiej, żeby on sam posiadł tą wiedzę, niż po prostu gdzieś korzystał z czegoś takiego. I stwierdziłem, że to jest to i jakby zacząłem w tym kierunku iść. Teraz w zasadzie obecnie bardzo rzadko już negocjuję dla kogoś. Mhm. Chyba, że są to takie, wiesz, kontrakty typu kamienice, hotele, jakieś takie rzeczy, gdzie to jest ogromny proces trwający kilka miesięcy i najczęściej konsultuję. Mhm. Obecnie konsultuję kilkanaście transakcji z kilkunastoma absolwentami jakby mojego treningu z tego względu, że jak mam takie też, wiesz, zawsze poczucie, że szkolenie szkoleniem, ale ta wartość powinna też iść dalej, nie? Że tak. Jednak, żeby ci ludzie też mieli jakieś wsparcie poszkoleniowe. I tutaj jestem w kilkunastu procesach, co też niesamowicie mnie wzbogaca. Bo wiesz, bo w negocjowaniu to jest nie jak fizyka, tak? Wzór. To za każdym razem jest inaczej. I tego się uczysz całe życie praktycznie. Tak, dokładnie. Każda sytuacja jest inna, to też powtarzam. Zresztą nie ma dwóch, w ogóle mówiąc o rynku nieruchomości, to nie ma dwóch takich samych transakcji, nie? Każda, nie ma. Każda jest inna. Choć się wydaje, że są, ale nie ma. Dokładnie tak. No ale dobra, to że tak powiem, zbaczamy gdzieś tam w kierunku wątków pobocznych, mhm. Powoli, bo to fajnie nam się zawsze rozmawia o nieruchomościach, więc jasne. Nie powinno dziwić tych, którzy słuchają i oglądają. Ale zacznijmy od samego początku, czyli wróćmy do... jeszcze nie chcę cię pytać o konkretne techniki, bo zawsze taki częsty błąd, z którym ja się spotykam, to jest osoby, które mnie pytają na przykład, jak negocjować, no to zawsze, okej, dobra, to podpowiedz mi, daj mi jakieś szybkie wskazówki. I zanim przejdziemy do tych konkretnych wskazówek, co i jak w tym procesie zakupu mieszkania, to może najpierw takie złote zasady. Tak. Pierwsze fundamenty, że tak powiem, dotyczące negocjacji, może takie koronne pytanie, co jest według ciebie najważniejsze w negocjacjach? Przede wszystkim to, że to jest proces. W większości z nas się wydaje, że to jest targowanie się. Tak, czyli ja jestem wygadany, gdzieś tam mam doświadczenie, prawda, bo tam gdzieś może w pracy negocjuję, może z dzieckiem, z żoną, z mężem. Pójdę, jakoś to będzie. I teraz jakby według mnie najważniejszą rzeczą to jest to, że większość osób pomija właśnie to, że to jest proces. I ten proces, on się składa z takich pięciu, nawet czasem można wyodrębnić sześć elementów. Pierwszy to jest przygotowanie mentalne, czyli czy ja jestem tak zabezpieczony mentalnie, żeby nie kupić wszystkiego za każdą cenę, tak. Jak kupuję, albo nie zejść maksymalnie z ceny, jak sprzedaję. Tak? To jest pierwsza rzecz, czyli zabezpieczenie mentalne, przygotowanie mentalne. Druga to jest przygotowanie procesowe. I ja tutaj, wyobraź sobie, przy zakupie mieszkania, o którym mówimy, znalazłem 31 kroków. To jest bardzo dużo. Co tam może być? No, widełki jakieś, może cel, może coś tam. Okazuje się, że to jest 31 kroków w tym przygotowaniu procesowym. Czyli mamy jakby przygotowanie. Mamy etap takiego przed spotkaniem jeszcze. Co zrobić? Nie? Co należy zrobić? Jakie kroki należy poczynić? Mamy etap już samego początku spotkania, gdzie masa osób popełnia błędy. Pewnie będziemy o nich też rozmawiać. I mamy etap wreszcie już, kiedy przejdzie od tej takiej luźnej rozmowy, prawda, o tym przedmiocie negocjacji, targowania. Tak. I tu bardzo często jest kolejny kluczowy punkt, czyli kto rozpoczyna, jak rozpoczyna.
Tak. Wiesz, kto rozpoczyna negocjacje, kto podaje swoją ofertę, kto ripostuje, czy podaje cenę, czy nie podaje ceny i tak dalej. Dokładnie tak. Dojdziemy. I kolejnym etapem jest już sama ta technologia, ja to nazywam ustępstw i tak dalej, czyli co robić, czego nie robić tutaj. I ewentualnie ten ostatni, czwarty, piąty, bo to przygotowanie podzieliłem na dwa. Tak. Etap to jest takie różne trudne sytuacje i zamknięcie. Mhm. Czyli wiesz, impas, co robić, jak nie idzie, jak jesteśmy bardzo daleko od siebie. I tutaj szczególnie ten etap impasu jest ważny dla osób, które kupują dla siebie. Mhm. Bo wiesz, bo inwestor ma prosto, tak? Jest tabelka jakaś, którą pewnie ma, analizę robi. Wchodzi, nie wchodzi, kupuje, nie kupuje. Liczby się zgadzają, kupuje, liczby się nie zgadzają, dziękuję, poszukam następnej transakcji. Tak. Natomiast no, w przypadku nas, tak, osób fizycznych kupujących dla siebie, gdzie będziemy tam mieszkać, no to jest inaczej. Wchodzą emocje. Dokładnie tak. I to jest właśnie ten ostatni etap. Czyli jak widzisz, pięć kroków, tak naprawdę sześć. Mhm. I nad tym wszystkim jest taka makronaczelna zasada, którą ja hołduję jej od początku i jestem wielkim zwolennikiem. Choć wiesz, że jest masa książek na ten temat, że to jest złe i tak dalej, ale ja uważam, że win-win, czyli wygrany, to jest naczelna zasada, która musi spinać te negocjacje. Jest wiele powodów. Być może jak mnie o to zapytasz, to też ci to bardziej rozwinę w dalszym etapie. Natomiast ja ciągle uważam, że jest coś takiego jak przedział sprzedającego i przedział kupującego. Mhm. I teraz naszym celem powinno być znaleźć się w tym przedziale, ale oczywiście najbliżej swojego maksa. Tak. Czyli wiesz, sprawdzić ten przedział drugiej strony, ale żeby ona wyszła zadowolona i żeby zrobiła dobry biznes. Mhm. Bo nie jest sztuką, naprawdę nie jest sztuką kogoś zmanipulować i wiesz, już nie mówię o oszustwach, tak, ale nawet o takich jeszcze na granicy zagrywkach, ale później ta osoba, no mówiąc krótko, ani zrobi z tym więcej biznesu, co jeszcze przy tak zwanym w literaturze mówi się popcorn deal. Popcorn deal to wiesz, raz kupisz pralkę od gościa, dlaczego on ma mieć dobry biznes ze mną, prawda, skoro ja tylko raz od niego w życiu pralkę kupię. No właśnie, w biznesie wszyscy to wiedzą, ale w takich codziennych transakcjach... No przy zakupie mieszkania chociażby. Na przykład. Jest mało prawdopodobne, że kupię drugie mieszkanie od tej samej osoby, nie? Tak, natomiast są inne bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, jest coś takiego jak możliwość odstąpienia od transakcji. Mhm. I teraz krótki przykład, bo to będzie najlepiej. Śmiało. Ja się staram najlepiej na przykładach. Pomagałem kiedyś mojemu koledze negocjować sprzedaż samochodu. Tam przygotowanie do sprzedaży i później, wiesz, sprzedaż. I pamiętam, przyjechał bardzo taki młody człowiek, mówiąc tak kolokwialnie, bardzo napalony na ten samochód. Wiesz, taki na zasadzie, że niewiele tam mojej pomocy było, bo tak naprawdę to on by wszystko kupił. Tak. I tam tak naprawdę niestety mojemu koledze włączyło się coś, co się nazywa chciwość. Mhm. I to polega na tym, że on później mu jakby dosprzedawał elementy składowe tego samochodu za dodatkowe pieniądze. Mhm. Wiesz, na zasadzie jeszcze dywaniki, jeszcze jakaś tam siatka. On to normalnie chciał, wiesz, sprzedać po całości wcześniej, ale tutaj skoro widział, że może, to tak to działało. I ja wiesz, w pewnym momencie mówię, słuchaj, daj mu już po prostu za darmo te dywaniki, tą siatkę. To jest tam 100 zł, czy ile za to weźmiesz, ale wierz mi, człowiek będzie szczęśliwy, wróci do domu, się cieszył swoim samochodem, ty zarobiłeś tyle, co chciałeś, jest okej. Okay. No ale, wiesz, emocje i tak dalej. No nie, tam gdzieś, nie wiem, sprzedał to z tym. I wyobraź sobie, za kilka dni ten człowiek zadzwonił do mojego kolegi i mówi, że on się czuje oszukany. On się czuje zmanipulowany i on chce odstąpić od transakcji. I szok trochę, niedowierzanie, no ale wiesz, jest umowa, jest stan techniczny, wszystko sprawdzone. No to kolega zbagatelizował, tam gdzieś tam się posprzeczali. No i kilka tygodni później dostał list adwokacki z kancelarii. Oczywiście z informacją, że tam odpowiednie paragrafy zacytowane i tak dalej, wiadomo. Wprowadzenie w błąd kupującego. Okay. I co się okazało? Załącznik numer jeden, skan z portala motoryzacyjnego, wiesz, gdzie wszystko było wyszczególnione jako elementy oferty i ceny. Dokładnie, tak. I druga rzecz to opinia rzeczoznawcy. I słuchaj, jeden punkt podkreślony na ogłoszeniu: immobilizer fabryczny, wpisany, że jest. W opinii rzeczoznawcy brak fabrycznego immobilizera. Ten model chyba nie miał, nie wiem, to już było dość dawno temu. I wiesz, ja się skonsultowałem jakby z moim prawnikiem i mój prawnik mówi, no słuchaj, no to jest przykład w zasadzie 100% wygrany ze strony drugiej. Także teraz pytanie, co z tym zrobić, no może nie pójdą do sądu i tak dalej, ale oddajcie pieniądze, weźcie samochód i tak dalej. I teraz wiesz, Michał, takie pytanie nawet do ciebie, tak, jak tu siedzimy. Czy gdybyś kupił samochód, był zadowolony z tego, to czy byś straszył kogoś procesem, jakbyś się dowiedział, że nie mamy immobilizera? No nie, raczej nie. Machnąłbyś na to ręką, ewentualnie wiesz, jako czynnik negocjacyjny, tak? Tak. Mam teraz droższe ubezpieczenie. Wie pan to... co, rzeczywiście stwierdziłem, że nie ma, to pan coś tam dorzuci. Tak? Na przykład, ma pan opony w piwnicy, to czemu nie? Dokładnie, dogadajmy się. Tam, i wiesz, letnie.
I to mi pokazało jedną rzecz, że szczególnie w biznesie ludzie mogą odstąpić od umowy, od transakcji, ale też nawet w takich codziennych sytuacjach, wiesz, jak druga strona nie będzie zadowolona, tak, to będzie szukać sposobów, żeby się wymigać z transakcji. I czasem mogą być naprawdę przykre konsekwencje. I ja uważam, że każda transakcja powinna się zakończyć takim poczuciem. Wiesz, ty wygrałeś, ja wygrałem. I też pewnie techniki, o których będziemy rozmawiać, też to wspierają. To nie jest tak, że techniki negocjacji są po to, żeby kogoś, wiesz, okraść, tak? Tak. One też mają wspierać to poczucie wygrany. No, służą szukaniu tej płaszczyzny porozumienia, tak w gruncie rzeczy, nie? Tak, dokładnie. No. Wojtek, ty jeszcze w swojej książce wymieniasz taką zasadę 4P, pamiętam, strasznie mi się spodobała. Akronim, wiesz, akronimy są modne. Akronim polski. Pominięcie przygotowania przesądza o porażce. Tak. Więc jakbyś zapytał z tych 5 kroków, który jest najważniejszy, to wbrew pozorom nie powiedziałbym samo targowanie się, tylko właśnie etap przygotowania do negocjacji. I jak go za chwilę rozwiniemy, to też jakby pewnie zobaczymy, że to faktycznie jest najważniejszy etap. No dobra, to co, zaczynamy? Po kolei te etapy? Śmiało. Pierwszy etap? Przygotowanie mentalne. Właśnie. I teraz, wiesz, tak, taka trochę śmieszna rzecz, ale ja się zawsze śmieję z tego, że zawsze negocjuję lepiej dla kogoś niż dla siebie. Owszem. Dlatego. Znam z autopsji. Tak, że jest coś takiego jak emocje. Właśnie. I teraz ja się śmieję tak, zobacz, żebyśmy położyli tutaj na tym stoliku taką granicę, która się nazywa umrę jak nie kupię. I idąc na zakup mieszkania, nieruchomości, czegokolwiek, samochodu nawet, tak, nawet samochodów czasem bardziej, ale skupmy się na tym mieszkaniu, to my już, wiesz, wchodząc, już widzimy, tak, o, tu jest balkon, tutaj bym sobie stoliczek ładnie zrobił. Oświetlone. O, super, no, klimacik fajny, a w ogóle, o, tu bym sobie, tu zobacz, dla naszego dziecka będzie łóżeczko stało, tu coś tam. I automatycznie my tak bardzo już emocjonalnie zaczynamy to kupować, że jak przekroczymy tą granicę, to w tym momencie, wiesz, no, prosty case, tak? Sprzedający mówi, nie opuszczę ceny, ponieważ to jest dobra cena. Nie daj Bóg jeszcze powie, za chwilę dwóch innych tutaj przyjdzie oglądać. To my, dobra, długopis, podpisujemy umowę. Tak? I to jest właśnie ten etap tego przygotowania mentalnego. I tutaj nie odkryłem żadnego prochu, także ja to oczywiście gdzieś kiedyś wyczytałem, nauczyłem się tego, natomiast szczególnie na rynku nieruchomości, tutaj właśnie przychodzi z pomocą nasza słynna BATNA. Co to jest BATNA? Tak, czyli to jest ten kolejny akronim, tym razem z angielskiego, tak? Best Alternative to Negotiated Agreement, czyli musisz mieć BATNE. BATNA w prostym tłumaczeniu to jest alternatywa, aczkolwiek ona jest błędnie rozumiana jako inne mieszkanie w takim przypadku. Oczywiście to jest jedna z wielu BATN, natomiast BATNY są o wiele bardziej złożone. Podam kilka przykładów może. Weźmy sobie ten najbardziej znany, czyli... Czyli poczekaj, żeby tak wyprostować od razu i doprecyzować. To jest najlepsza alternatywa, jeżeli do transakcji nie dojdzie. Tak. Tak? Tak. Czyli... Na wypadek, gdyby nie doszło. Gdyby nie doszło, tak. Okej. Po co to jest? Po to, żebyś ty gdzieś z tyłu głowy miał cały czas takiego, wiesz, taki mały głos, który ci mówi, spokojnie, nic nie musisz, tak? Spokojnie, wiesz, po co tu przyszedłeś, nie da się ponieść emocją, są jeszcze inne, możesz obejrzeć i tak dalej. I teraz, to chyba w Kiyosaki w swojej książce napisał odnośnie strategii przy mieszkaniach. On mówi, że tam najprostszą batną jest 110-3-1. Czyli wiesz, 100 mieszkań musisz obejrzeć. Tak. Obejrzeć w cudzysłowie, tak, w internecie zobaczyć przejrzeć. Zobaczyć ogłoszenia, jakby wstępną selekcję zrobić. Dokładnie, tak. Chociażby, żeby sobie wyrobić opinię o rynku. Tak. Drugi element to jest 10, czyli 10 powinieneś zobaczyć rzeczywiście, przejście tam, obejrzeć, spotkać się z sprzedającym. To jest dużo. Nie wiem, czy ktokolwiek dla siebie kupując mieszkanie ogląda więcej jak 4-5 mieszkań. Natomiast 10 trzeba zobaczyć, 3 z nich zaofertować, tak? I jedno kupić. Jeżeli tego nie masz, a kupujesz dla siebie, znowu podkreślam, kupujesz dla siebie, to możesz przekroczyć tą granicę, taką, taką wiesz, umrę jak nie kupię. Zbyt mało masz doświadczeń dotychczasowych, żeby podjąć racjonalną decyzję. To raz. I dwa, nie masz takiego myślenia, okej, jeżeli tego nie kupię, to mogę kupić inne. Tak. I to jest pierwsza batna najczęściej stosowana. Ale wiesz, tych batn może być cała masa. Przykład. Nie kupię. To jest też batna. Tak. Nie kupię, co robię obecnie? Wynajmuję. Będę dalej wynajmował. Oczywiście wiadomo, no ludzie kupują mieszkania z różnych powodów, natomiast jeśli ktoś już ma dość mieszkania gdzieś na wynajmowanym, to nie będzie dla niego dobrą batną, ale trzeba sobie wygenerować bazę tych baz i później wybierać. Dalej. Będę mieszkał u rodziców. To też jest batna. Słuchaj, świetną batną jest zbuduję.
Prawda? Jako alternatywa. Jako alternatywa. I teraz na przykład możesz mieć batne też w biznesie, tak? Jak na przykład masz dostawcę, który idziesz na negocjacje z nimi, on ci coś tam dostarcza i ty możesz to produkować przecież, prawda? Nie musisz. Możesz na przykład, nie wiem, jesteś firmą produkującą, możesz transport wyoutsourcować i tak dalej. I tu też jest. Zbuduję, tak? Nie muszę tego mieć. Może być batną, doinwestuję to, co mam obecnie. To bardzo często batna na rekrutacjach jest taka. Wiesz, rekrutujesz na przykład informatyków, jest projekt, masz 5 ludzi w zespole, potrzebujesz jeszcze jednego. I teraz bardzo drodzy są ci informatycy, mówiąc brzydko. Tak, programiści bardzo wysoko. Programista Java na przykład. Tak. Pozdrawiam wszystkich programistów Java z Krakowa, bo wiem, że mają dobrze, tak? I teraz wiesz, i teraz jest akcja, okej, rekrutujemy ludzi, ale nie musimy kogoś dobrać, ponieważ naszych 5, jak się im da w formie nadgodzin, czy jakiś tam inny sposób się z nimi umówimy, może zrobić tą samą pracę, tak? Tak. Czyli doinwestuje obecne zasoby, to jest kolejna batna. Kolejną batną może być zmienię przeznaczenie. Czyli wiesz, na przykład masz jakąś nieruchomość, możesz jakoś zmienić jej przeznaczenie, czy ją podzielić, czy coś rozbić i tak dalej. Więc tych batn jest cała masa. Kolejną batną może być nawet od tego samego sprzedającego, ale inne mieszkanie. Na przykład deweloper. Okej, nie kupię tego pięknych 3 pokoi tam, wiesz, z oknami na południe. Idealnych mogę kupić tam ciutkę gorsze. Ja bym mógł tak mnożyć te przykłady, no myślę, że tyle powinno wystarczyć, ale trzeba to przygotować. Trzeba to przygotować i świetną batną jest weź sobie kogoś na negocjacje, kto ci dobrze życzy. Tak. Ale nie jest emocjonalnie związany z zakupem. Tak. Weź brata, siostrę, dobrego przyjaciela, kolegę, który spojrzy, wiesz, zobaczy to, czego ty nie widzisz. Tak. I, ale z drugiej strony też nie będzie osoba, która ci źle życzy, no bo on też jakby, wiesz, jak ludzie funkcjonują, tak? Wiem. Nie chcę, żeby on miał dobrze, tak? No, no za dobre mieszkanie będzie miał lepsze niż moje, nie? No, na... właśnie. I teraz, wiesz, jak ja mówię, weź kogoś, kto ci dobrze życzy, to każdy sobie myśli, no przecież każdy mi dobrze życzy, no jasne. Różnie z tym była. Tak, więc jakby to jest niesamowicie ważna rzecz, jeśli chodzi o to mentalne przygotowanie. Bez tego nie chodzimy kupować nieruchomości. Szczególnie to, co powiedzieliśmy wcześniej, ten 1000 zł wydany więcej, 2000, więc 20 000, 40 000 i tak dalej. Więc jakby to jest zbyt ważna rzecz w naszym życiu, żeby to pominąć, a to naprawdę nie trzeba dużo czasu. Czy widełki cenowe to też jest coś, co można podciągnąć pod batne, czy nie? Że na przykład, a mam taką zasadę, że oddo, koniec. Tak, to znaczy w ogóle inwestorzy mają tabelki. Tak. I dla nich batną jest tabelka, prawda? Nie ma, nie spina, nie spina się i tak dalej. Się. Jasne. Wiesz, jeżeli masz na tyle silną wolę, że jesteś w stanie nie racjonalizować sobie później zmiany widełek. Dlaczego przesunąłem granicę, tak? Tak, to tak. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że nawet ja, który robiłem to zawodowo, wiesz, jak kupowałem dla siebie, to gdzieś w głowie sobie racjonalizowałem, że usłyszałem na przykład coś od drugiej strony, co mogło wcześniej być... nie przewidziałeś, tak? A co mogłoby być zaletą. I mogło być zaletą, ale mogło być też grą z drugiej strony. Zupełnie. Tak, tak. Na przykład, wiesz, kupowałem działkę, jak budowaliśmy własny dom i na Google Street View nie było drogi asfaltowej, a już była wtedy. I wiesz, i sprzedający coś powiedział takiego, no odkąd mamy drogę asfaltową, jest znacznie więcej chętnych. I ja już, wiesz, wtedy już przebieram nogami. Tak, tak, już mi było gorąco, bo ja już widziałem tam, wiesz, ten lasek tutaj, to wszystko. I właśnie tak to funkcjonuje, że jakby batny muszą powstać przed negocjacjami. Bo w trakcie negocjacji powstaje tylko racjonalizowanie naszej zmiany strategii, a nie batna, tak naprawdę. Jasne. Przed samym sobą, wiesz, się tłumaczysz. Chociaż jak ci dobrze z tym, to okej. Okay, no, tylko z punktu widzenia efektywności, tak, to nie jest dobry kierunek. To wszystko w pierwszym etapie? Jeszcze nie, to jest dopiero kawałek. No to dawaj, dalej. Watna. Druga rzecz. Worst. Najgorsza możliwa alternatywa, gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem. I teraz, jeśli watnę miałeś dla siebie, tak, to watna jest dla drugiej strony. Czyli powinniśmy się zastanowić, jaką najgorszą alternatywą będzie dla drugiej strony się z tobą nie dogadać. Okej. Długo jest ogłoszenie, najczęstsza alternatywa. Nietypowa nieruchomość. Długo ogłoszenie na rynku. Na rynku, tak, tak. Nietypowa nieruchomość. Tak? Czyli na przykład jakieś mieszkanie ekstrawaganckie bardzo. Co jeszcze może być watną? Watną może być to, że na przykład ktoś się spieszy, wyjeżdża, chce wszystkie formalności załatwić. Czyli, że nie uda mu się sprzedać przed wyjazdem, poniesie dodatkowe koszty i tak dalej. Gotówka. To jest, wiesz, też dobra. Ty masz gotówkę? Nie, trzeba czekać. Chociaż według moich tam danych najnowszych, no to już ponad 50% to jest gotówka. Mieszkań kupowanych w Polsce, nie? Tak. No, dokładnie. Więc jakby to coraz mniejsze robi wrażenie, ale trzeba tą watnę. Nie, ja myślę, że w powszechnym odbiorze nadal tak jest. To znaczy, można tym spokojnie grać. Tak? Czyli jestem klientem gotówkowym, w związku z tym jestem lepszy od 90% osób, które powiedzmy kupowałyby na kredyt. Nie? Zdecydowanie. Czy się to z rzeczywistością pokrywa? To raczej nie. Właśnie tak jak powiedziałeś, pół na
pół w tej chwili. Wiesz co, miał? Z mojego doświadczenia wynika, że to jest naprawdę pół na pół. Okay. Czyli wiesz, połowie mieszkań, na których gdzieś tam jesteśmy i rozmawiamy, to ludzie mówią, a mi tam nie ma nie różnicy. Robi różnicy. A połowa mówi, no byłoby dobrze. Mm-hmm. No dosłownie 50-50. Mm-hmm. Aczkolwiek zawsze lepiej mieć tą gotówkę, jeżeli nie mieć. Tak, jeśli nagle druga strona powie, o, to jest znaczący argument, no to lepiej ją mieć, prawda, żeby, mm-hmm. żeby działać. Czyli to są jakby takie rzeczy, które gdzieś tam mentalnie, ale jest jeszcze jedna rzecz mentalna i wiesz, ja się jej nauczyłem dopiero prowadząc szkolenia. Mhm. I to jest w ogóle niesamowita, ciekawa rzecz, ponieważ ludzie do mnie zaczęli dzwonić, absolwenci treningów, i mówić, Wojtek, w ogóle tam super, dzięki tobie tam zaoszczędziłem sporo pieniędzy, ale zaczęły się pojawiać takie uwagi, straciłem przez ciebie dobrego deala. To znaczy? To znaczy, za mocno negocjowałem. Okej. Okay. Wiesz, ktoś tak bardzo był, mówiąc, nakręcony, mówiąc już tyle strategii tak, poznał że, i sposobu. Tak, już tyle wie, głowa pęka, to teraz to zastosuję, tam to zastosuję. I wiesz, i punktem kulminacyjnym był moment, kiedy kolega do mnie zadzwonił i mówi, miałem już świetną transakcję, wyszedłem ochłonąć, przypomniałem sobie, co mi powiedziałeś, że można jeszcze coś dokręcić i straciłem transakcję. Mhm. I przegiął, krótko tak. mówiąc. I ja wtedy wymyśliłem coś takiego, co jest absolutnie autorskie moje i w ogóle to hasło jest wymyślone trochę wspólnie z Mateuszem Brejtą wymyśliliśmy to hasło. Z jednym z inwestorów zresztą, z którym rozmawiałeś. Który zresztą występował. W notatkach do tego odcinka podcastu znajdziecie informację, w który to był dokładnie odcinek podcastu z Mateuszem, bo nie pamiętam w tej chwili. No już dawno było temu. Natomiast wymyśliłem sobie takie hasło, co się nazywa klauzula nadzwyczajności. Okej. Okay. I teraz zobacz. Mówiliśmy o batnie, która jakby pcha cię do tego, żeby mocniej negocjować, bo nic nie musi. Tak. A po drugiej stronie masz klauzulę nadzwyczajności, czyli musisz sobie powody przygotować, dla których nie musisz więcej negocjować bardziej. Nie musisz zbijać ceny. Tak. Dla których na przykład nie będziesz musiał iść dalej, mocniej. Mm-hmm. Wiesz, na zasadzie takiej, że już powiesz sobie, okej. Okay, już wystarczy, już stop, już jestem zadowolony. Rubel w garści jest super. Tak. Tak. I teraz to się, wiesz, wydaje jako rzecz oczywista. Dlaczego? Ponieważ ludzie z reguły coś słyszą w trakcie negocjacji i mówią, no tak, no wiesz, ale tam już było dwóch, trzech innych i ja musiałem, nie musiałem działać. I teraz pewien niuans. Klauzulę przygotowujemy zawsze przed negocjacjami, bo w trakcie to znowu jest racjonalizowanie obniżenia czy podnoszenia ceny w zależności od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz. Jasne. I teraz tak, co może być taką klauzulą? Tutaj jest cała masa elementów, chociażby na przykład tabelka, o której mówiliśmy, albo widełki. Tak? To już jest w moich widełkach, nie muszę. Mhm. Spróbuję, podejmę próbę, ale nie muszę. Tak? Co może być taką klauzulą? Inny biznes na przykład z tą osobą w przyszłości. Wiesz, jeżeli na przykład jest jakaś szansa, że jeszcze będziesz coś innego robił z tą osobą. No przy mieszkaniach to może rzadziej. Inwestorzy mają trochę lepiej, bo jak na przykład inwestorzy podnajmują mieszkania, no to wtedy, wiesz, właściciel może mieć jedno, ale może mieć pięć. Mhm. I teraz na tym jednym nie opłaca mi się 100 zł negocjować, bo jak on mi da pozostałe pięć, to tam zarobię x razy tyle. Więc jakby z jednej strony mamy te batny, watny, no watny to tak naprawdę dla drugiej strony, ale z drugiej strony mamy klauzulę nadzwyczajności, czyli coś cię trzyma w tych ryzach. I mając to dopiero, jesteś mentalnie na tyle mocny, że nie przyjmiesz złego rozwiązania, bo masz watne, a z drugiej strony nie stracisz deala, nie stracisz dobrego mieszkania, nie będziesz sobie później wyrzucał tego, kurczę, mogłem kupić, po co ja tak negocjowałem. Jesteś przygotowany mentalnie. Tak. No dobra, to chyba drugi etap, co? Przygotowanie procesowe się to nazywało, tak? Tak. Czyli jak już mentalnie, wiesz, jesteśmy mocni, to teraz trzeba się przygotować solidnie procesowo. I tu jest cała masa elementów i tak przejdę po kolei z kilkoma przykładami. Wiem, że lubisz na przykładach. Dawaj, śmiało, to będzie. Śmiało. Czyli szeroko rozumiany research, tak? Rozpoznanie sytuacji po prostu. No pierwsza rzecz to już w zasadzie się pojawiło, czyli musimy zrobić te 110 czy 1, czyli musimy się gdzieś tam mocno w rynku rozejrzeć. Też po to, żeby mieć te batny. Niektórzy grają batną na spotkaniu, tak? Czyli na przykład mówią, że no wie pan, bo ja tu w okolicy mam taniej i tak dalej. I teraz tak, sprawdza się to dobrze przy rynku pierwotnym. Czyli wtedy, kiedy deweloperzy wiedzą, co sprzedają, kto obok sprzedaje, kto buduje i tak dalej. Dużo gorzej się to sprawdza przy rynku wtórnym, chociażby ze względu na to, że ludzie są związani emocjonalnie ze swoimi mieszkaniami, tak, uważają, że sprzedają, są najlepsze. Co jest swojego i tak mi się też bardzo wiele razy zdarzyło, że po prostu sprzedających się znaleźć właściwego kupującego. Tak, tak. Na przykład ma relacje z sąsiadami, dokładnie. Jakieś tam nie chce, żeby byle kto mieszkał, tak. I tak dalej, i tak dalej. Zresztą interesy, tak jak mówię zawsze, że lubimy robić z tymi, których lubimy po prostu. Zgadza się i też nawet tu jest duży problem dla inwestorów, bo inwestorzy bardzo często no, mówią półprawdami, bo wiesz, powiedzieć, że nie będą oni mieszkać, tylko to będą studenci na przykład, to jest problemem. Jest problemem dla wielu osób. No ale wróćmy do widełek. Wróćmy. Tak. I teraz no, nie do widełek, tylko do przygotowania. Pierwszy punkt właśnie celi widełki. I teraz
tu by się przydała znajomość rynku. Ja powiem o takich absolutnie fundamentalnych rzeczach, natomiast dobrze byłoby gdzieś tam sobie poszukać trochę informacji na temat cen transakcyjnych, miejscowości i tak dalej. Jakby zasady są takie. Jeżeli chodzi o dane, które gdzieś tam ja się dokopałem, to dane są takie, że średnia cena transakcyjna versus cena ofertowa różni się w granicach 13-14%. Mhm. Czyli można powiedzieć, że te 13-14% ludzie zawyżają oferty, które wrzucają do internetu, aczkolwiek, co ciekawe, w tych samych danych, których to odszukałem, była informacja, że 90% negocjacji nie przekraczało 10 tysięcy złotych kwotowo. 10 tysięcy kwot rabatu. Tak. Mówisz, 10 tysięcy złotych rabatu kwotowo. Tak, czyli teraz jakby, jak to objąć? Mhm. Trzeba to objąć w ten sposób, że to jest cała Polska. Mhm. Wiesz, małe rynki, małe kwoty, tak. Więc te procenty robią małe kwoty, ale na przykład Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, to jest trochę inaczej. Tak. Czyli ta procentowość pewnie nie będzie w tych górnych warunkach, ale kwotowość będzie całkiem niezła. Tak. Więc czyli jakby... powiedzmy, jak mamy mieszkanie, załóżmy, za 300, to spokojnie można liczyć, że te 30 tysięcy powinno się dać urwać. Tak. Mówimy, jeżeli w stosunku do ceny ofertowej. Mówimy bazując na statystyce. Tak. Tak? I teraz oczywiście, wiesz, ja trenuję ludzi tak, żeby oni dużo więcej wystawiali na ogłoszenie niż cena, którą chcą później wziąć, a to z wielu powodów o nich też będziemy mówić, nawet żeby wspomagać win-win. Mhm. Po to, żeby ktoś miał satysfakcję z ustępstw, tak. Że to jednak zdobywalczył. Że tyle urwał. Tak, że urwałem, ale okej. Okay. Mówmy z perspektywy tak, mówmy z perspektywy kupującego tak. Dokładnie. Mhm. I teraz jakby z perspektywy kupującego można założyć te 13%. No, oczywiście to oznacza, że nie możemy powiedzieć w swoich widełkach 13% jako swoją pierwszą ofertę. O tym zresztą jeszcze powiem później. Natomiast można założyć pewien przedział. I teraz tak. Nie chciałbym, żeby to za bardzo się zakotwiczyło u osób, które to będą słuchać, ale to jest dość istotne. Później powiem, dlaczego nie chcę, żeby się zakotwiczyło. Dobra. Mam nadzieję, że to było po polsku. Z reguły, jeżeli chcesz X, a cena jest Y, to powinieneś sobie widełki zrobić o ten sam przedział od drugiej strony, czyli od Z. Tak, żeby dojść do tego X. Jak chcesz kupić za 300, jest za 320, to twoje widełki powinny być o 280. Dlaczego? Ludzie mają skłonność, żeby się złożyć po środku. Tak. Wiesz, ja przez te 12 lat Spotkajmy się w połowie, tak? Zrobiłem milion gier negocjacyjnych i na tym milionie gier widziałem, że bardzo często ludzie kończą w środku tego, co sobie założyli. Oczywiście po raz kolejny statystyka, tak? Są wyjątki. I teraz jakby te widełki mniej więcej powinny tak wyglądać, natomiast od razu może już powiem, miałem to powiedzieć później, ale żeby było to spójne. Dlaczego nigdy nie proponujemy spotkania po środku? Tak. Bo zamykamy cały przedział. Czyli na dalszym etapie negocjacji, jeżeli my powiemy krakowskim targiem spotkajmy się po środku, panie Michale, to jak między nami było 300 i 320, było 20 tysięcy, to zamknęliśmy cały przedział swój. I teraz jak się druga strona nie zgodzi, to tracimy cały przedział, 10 tysięcy. Tak. Więc co robić? Niech oni zaproponują, spotkajmy się po środku. Bo wtedy tamten przedział się zamknie, więc w najgorszym wypadku uzyskamy to, co byśmy... chcieli wywalczyć. Tak, tak. Jak będziemy rozmawiać... Zabrzmiało skomplikowanie, ale jest dosyć proste w gruncie rzeczy. Jest bardzo proste, prawda? Natomiast powiedziałem to przy widełkach, żeby od razu wrócić do tego, żeby nie kotwiczyło nam się to za bardzo. Tak. Tak? No bo wiesz, nie chciałbym, żeby teraz ludzie sobie myśleli, dobra, no to mam mieszkanie za 500 000, chcę go kupić za 400 tysięcy, to powiem 300 tysięcy, tak? I ktoś później do mnie napisze, że go psami ktoś tam poszczuł i tak dalej. Tak. Okej, ale mniej więcej te widełki tak wyglądają. Dalej. Idziemy sobie dalej. Coś, co też sobie wymyśliłem, nazywa się to demony sprzedającego. I teraz, o co chodzi z demonami sprzedającego? Oczywiście będzie na przykładzie. Wyobraź sobie, że ja kiedyś sprzedawałem swoje własne mieszkanie, w którym mieszkałem przez 8 lat z moją żoną i tam mieliśmy taką sytuację. Były dwie rzeczy, o których my wiedzieliśmy, które obniżają wartość mieszkania. I to były nasze demony, mówiąc brzydko. Czyli... pierwsza rzecz to była taka trochę patologiczna sytuacja na parterze, gdzie sąsiad po prostu, wiesz, rozwalone drzwi miał, tam lubił sobie czasem, wiesz, alkoholem pofolgować i tak dalej. No i w zasadzie to był problem duży, ponieważ nie było windy. To było trzecie piętro bez windy jako druga negatywna rzecz i wszyscy ludzie, którzy wchodzili... Musieli przejść koło tego mieszkania. Drzwi. Tak. I teraz, dlaczego o tym mówię? Jako przykład. Bo zobacz, w momencie, kiedy przychodzili kupujący i mieszkanie było naprawdę w fajnym stanie, standardzie, w fajnym stanie technicznym, to mówili, że no fajnie, tutaj okej, ale wiecie państwo, tam ta klatka i ten sąsiad na parterze i tak dalej, albo drugi demon, no ale wiecie państwo, nam się małe dziecko ma urodzić. A to trzecie piętro. Trzecie bez windy, no to jest masakra, nie? I teraz wyobraź sobie taki numer, drzwi się zamykają,
I moja żona tak patrzy na mnie i mówi, widzisz, trzecie piętro bez windy, nam się też będzie dziecko rodziło, trzeba obniżyć cenę i sprzedać szybko to mieszkanie. Trzeba obniżyć cenę i sprzedać szybko to mieszkanie. Mhm. Czyli sami gdzieś sobie robiliśmy ten dywersję, demo i sami się znegocjowywaliśmy. Tak. Prawda? I teraz i tu jest cały proces, jak to się później wykorzystuje, a jak to pozyskać. Mhm. Wiadomo, możesz zapytać. Mhm. Tak? No, to jest coś takiego, że mało kto realnie ci odpowie. Tak? Proszę, a co tu jest nie tak w tym mieszkaniu? No nie, że wszystko jest okej. Okay. No, wiesz, ludzie nie będą, nie tyle, że nie będą kłamać, ale nie powiedzą tego. Więc jakby są sposoby, żeby się tego dowiedzieć. Zawsze w pomocy może okazać się pośrednik, prawda? Mhm. No i pośrednik zaprzyjaźniony z reguły jako osoba mniej zaangażowana w transakcję i bezstronna, przynajmniej w cudzysłowie, no to może, wiesz, zadać pytanie na przykład, o czym pan nie chce, żeby się dowiedziała strona kupująca, co rzeczywiście jest też nie do końca uczciwe wobec sprzedającego, prawda? Ale generalnie pośrednicy mają taką wiedzę. Tak? Mhm. Więc mają wiedzę, co tam jest nie tak i mogą gdzieś o tym powiedzieć. Natomiast jest druga rzecz, która mi się zawsze sprawdzała. Sąsiedzi. Po prostu. I wiesz, najlepiej jest, mam teraz trzylatka, synka, tak? I teraz jak sobie pójdziemy do klatki obok, najczęściej do klatki obok, z tego względu, że ludzie wiedzą, kto sprzedaje mieszkanie w klatce, ale wiesz, pójdziemy do klatki obok, zapukamy, z takim moim synkiem zawsze chodzę, wiesz, i, o, dzień dobry, my tutaj młode małżeństwo z dzieckiem i czy tu jest bezpiecznie? Tak? Czy tutaj takie małżeństwo może się prowadzić? Czy to jest okej? Okay, czy jest jakiś problem? A jak wspólnota działa? A jak spółdzielnia? A jakie były rzeczy zrobione w budynku? I tak dalej. I dowiadujesz się wszystkiego, tego, co sprzedający może chcieć powiedzieć, nie chcieć powiedzieć. I później na rozmowie pytamy o te rzeczy, ale nie używamy ich jako argument negocjacyjny. Tylko pytamy i to wystarcza. Czyli zdobywamy dodatkowe informacje, w gruncie rzeczy obserwujemy reakcję. Obserwujemy reakcję. Wiesz, wiecie państwo co, tak z ciekawości zapytam, przechodziłem tam na parterze i hałasy jakieś były i co tam się wydarzyło, nie? Czy tam jakaś jest patologia, może coś? A nie, nie, proszę pana, nie, tak? I już tutaj widać, że jest problem. I wiesz, i to jakby te demony, po pierwsze są dla twojego bezpieczeństwa, warto się tego dowiedzieć, żeby po prostu gdzieś się, wiesz, nie, mówiąc brzydko, nie wpakować, nie? Tak. Gdzie będziesz miał problemy z sąsiadami czy coś, a z drugiej strony to jest bardzo silny argument negocjacyjny. Tak. Nawet jak go nie użyjemy, to on jest. Tak, bo druga strona wie, że to jest minus potencjalny i spodziewa się tego, że to może zostać wyciągnięte, więc jeżeli ktoś to zidentyfikuje, to automatycznie to podkopuje ich pozycję negocjacyjną. Dokładnie i tak naprawdę mentalnie chcą zajść ceny. Tak. I tak ci powiem tak z ciekawostek, bo jakby jesteś sprzedającym, tak? No to trzeba sobie z tym radzić jakoś. I wiesz, ja miałem taką sytuację, że myśmy temu panu na parterze kupili drzwi. Po prostu na portalu aukcyjnym, tak żeby już nie wymieniać nazwy, zamontowaliśmy mu te drzwi i problem z głowy. Ale żebym ja się mentalnie lepiej czuł. I druga rzecz, tak z ciekawostek, trzecie piętro bez windy. Przyszła jedna kupująca, taka dziewczyna, no trochę wiesz, przy kości, taka zadyszana potwornie, wiesz, stoi przed drzwiami. Ja otwieram te drzwi, a ona mówi tak, już mi się podoba. Dlaczego? Ponieważ jak będę codziennie tak wychodzić, to na pewno będzie to zdrowie dla mnie, prawda? Więc ładne. To jest tylko w naszej głowie, tak? Tak. Ale te demony są. Są. Ja sprzedawałem mieszkanie, zresztą taka transakcja, która była opisywana na blogu. Czwarte piętro bez windy. Czwarte, ostatnie piętro, czy tej, no, dach nad głową zaraz, nie? Więc to tam, powiedzmy, skrajne mieszkanie. Wiadomo, że zostanie wyciągnięty argument typu, że no, jak to jest z ogrzewaniem w zimie i tak dalej, bo to musi dużo kosztować. W lecie gorąco może być. A w lecie gorąco i tak dalej, i tak dalej. No i też, wiesz, kupiło małżeństwo, które po prostu, jakby dla nich to nie była żadna przeszkoda, nie? No tak, dokładnie, to jakby... Wiesz, a z kolei trafiłem w ich demony, bo powiem ci tak, też może być z informacją, ciekawa informacja dla osób, które będą oglądać. W ich demony trafiłem w następujący sposób, że ja powiedziałem, że generalnie tam z ceny nie schodzimy w tym mieszkaniu, więc ten jakby starałem się sprzedać drogo, a im ktoś sprzed nosa zdmuchnął takie mieszkanie. Oczywiście, co wyszło w rozmowie, więc oni byli już na tyle zmęczeni poszukiwaniem mieszkań, że w końcu jak trafili na takie, które im się podobało, to praktycznie zero negocjacji, no jakieś tam symboliczne, nie? Wiedzą, że może szybko uciec, nie? Bo jest świetnie wyremontowane, świeżutkie mieszkanko do wzięcia. Czyli w zasadzie można by powiedzieć, że nie mieli batny. Tak. Albo ich batna zniknęła. Albo ich batna zniknęła, bo po prostu rynek dał im w kość, nie? Albo za mało szukali. Czyli powinni szukać dalej. Tak, tak 110-3-1. Nie iść bez batny, jasne. Okej, więc jakby, tak jeszcze wracając do tego demona sprzedającego, każdy je ma, każdy coś sprzedaje i to nie tylko mieszkania. Wiesz, to jak nasi słuchacze pracują jako agenci ubezpieczeniowi, to pewnie znają wady swoich produktów, pracują w bankach, pracują, wiesz, nie wiem, jakieś ubrania sprzedają, cokolwiek, wiedzą, jakie są te negatywne rzeczy i niech sobie teraz przypomną, jak reagują, kiedy klienci o to pytają. Tak. Jak momentalnie ich przekonanie o tym, że sprzedają, to, co sprzedają, jest dobre,
się obniża, prawda? Mhm. Więc i to jest must, kolejny must, tak? Czyli demony sprzedającego. Mamy drugą rzecz. Co dalej? Co dalej? Jest tego sporo. Oczywiście argumenty. Wiesz, argumentów nie będę wymieniał, bo tak naprawdę tutaj większość z nas je zna. Wiadomo, że budynek, który jest ocieplony, który jest po termomodernizacji, będzie lepszym budynkiem. Spółdzielnia versus wspólnota i tak dalej. Wiesz, o tym wszystkim nie będę mówił, bo oczywiście mógłbym godzinę o tym mówić. Jest tylko kilka takich istotnych niuansów, żeby sprawdzać pewne rzeczy, tak? Czyli wiesz, tam stan techniczny i tak dalej, żeby to wszystko gdzieś tam mieć. Można się pokusić o zabawę z kamerą termowizyjną, która daje to, że można sobie mostki termiczne wychwycić przy oknach i jakby gdzieś zobaczyć skalę tego, wiesz, tego wydatków na ogrzewanie, no ale to też już są, bardzo niuanse, ponieważ może się okazać, że mieszkanie jest, nie ma podzielników ciepła i tak naprawdę od metra płacisz, cały blok się zrzuca i nie ma to znaczenia. Tak. Mhm. Natomiast co jest istotne, to też jakby trzeba patrzeć na to, że każdy argument, każdy za utrzymaniem ceny, jak i za obniżeniem ceny można przeramować. Mhm. Prawda? Podam pierwszy przykład z brzegu. Ktoś mówi, no, nie obniżymy ceny, bo tu jest szkoła blisko, tak? I dzieci można posłać. I teraz jakby dla kogoś szkoła blisko to jest dobry argument, bo dzieci blisko i to jest naprawdę dobry argument, wiesz, dla ludzi z dziećmi. No a jak ja nie mam dzieci, to co to dla mnie oznacza? Hałas. Hałas. Dokładnie. Więc jakby wiesz, każdy argument można przeramować. Oczywiście nie robi się tego nigdy wprost, tak? Bo to powoduje, że my bronimy na siłę swojego argumentu, choćby był nieracjonalny. Zresztą to widać w przestrzeni nawet publicznej, co się dzieje, nie? Że ludzie bronią tezy kompletnie nawet nieracjonalnej, ale dlatego, że oni ją wygłosili. Nie? Okej, więc jakby z argumentów. Nie zawsze, mówi się, że w nieruchomościach lokalizacja, dlatego że czynniki, nie zawsze to jest prawdą. Myślę, że o wiele ważniejszy jest dostęp do komunikacji niż lokalizacja. Natomiast no, widać po cenach, że to się różni. Jakie jeszcze argumenty? Tutaj można patrzeć pod kątem ważnym jedną rzeczą, balkon. I teraz dotarłem do takich danych. Jedna duży pośrednik sieciowy publikował, że jak sprzedawali jedną inwestycję, nową, deweloperską, to lokale bez balkonu versus lokale z balkonem były tańsze średnio o 9%. Takie same lokale. Więc wydaje się, że wiesz, że 10% prawie, to jest dużo. Znaczy wydaje się, że to nie ma aż takiego znaczenia, no ale przy 300 tysiącach 30 tysięcy za balkon. Tak. Więc takie rzeczy mają znaczenie i to trzeba też przygotować, wypisać sobie. Co dalej? Z takich ważnych rzeczy, baza pytań. Baza pytań, czyli o co pytać, ale też od razu powiem, przygotowujcie sobie pytania nie na zasadzie co zadam i co się dowiem, tylko na zasadzie jak informacja, którą się dowiem wpłynie na negocjacje. Podaj przykłady jakieś, Wojtek. Jasne. Pierwszy podstawowy przykład, o który wszyscy pytają, a większość kłamie jak odpowiada, dlaczego sprzedaje. Okej. Tak? Ale to pytanie musi paść. Czyli jakie są powody sprzedaży mieszkania? Dokładnie. Właśnie zamiast dlaczego, widzę, że jesteś tutaj przyzwyczajony, żeby nie pytać dlaczego. Jakie są powody? Jakie są powody sprzedaży? Ludzie, jest szansa, że powiedzą prawdę, aczkolwiek większość tutaj będzie, wiesz, kręcić, bo te powody mogą być demonami, prawda? Mówiłem. Ale na przykład świetnym pytaniem jest pytanie, kiedy kupił? Wiesz, i to jest takie pytanie, które zadajemy jakby z marszu, żeby się dowiedzieć, ile ma budynek i tak dalej, ale to jest genialne pytanie negocjacyjne, znaczy do wykorzystania w negocjacjach, bo wiesz, jeżeli kupił w 2001, to już jakieś 400% jest do przodu. Tak. Jeżeli kupił w 2007 na górce i ma kredyt we franku, to wiadomo, to ma słabą sytuację, obiektywnie. Wiesz, zaczynamy mu współczuć. Tak, ale wiesz, jak ktoś zarobił 400% i on to wie, i on to czuje, to inaczej się rozmawia, negocjuje z kimś, kto ma 400% niż z kimś, kto stracił już. I on tylko minimalizuje stratę. Kolejna ważna rzecz, no to wiadomo, pytamy o wszystko, co jest planowane do zrobienia przez wspólnotę. To są też ważne rzeczy, chociażby pod kątem kosztów. Zdarzyło mi się negocjować dla jednego człowieka mieszkanie, które było w budynku, które jakby inwestor kupił budynek kwadratowy stary, zrobił 8 mieszkań i jedno mu zostało, wiesz, i 7 już było za jakby sprzedanych. I tam dość fajnie te negocjacje szły. Widać było, że potrzebowało pieniądze na kolejną inwestycję. Natomiast zapytaliśmy o to, co jest do zrobienia. I tutaj tak dziwnie zaczął się on wymigiwać, bo on mówi, że to już wspólnota jest, że oni sobie już to jakby gdzieś tam zaczęli się zastanawiać. I wiesz, przykuło moją uwagę to, że nie ma kostki brukowej, nie ma ogrodzenia, nic nie jest zagospodarowane na zewnątrz. I teraz jeżeli 7 rodzin kupiło dla siebie, to wiadomo, że to będą robić, prawda? Tak. A wiesz, jakie to są koszty? Tak. To są setki tysięcy złotych. I to nie jest budynek wielomieszkaniowy, gdzie te koszty się rozłożą i będą niskie, tylko rzeczywiście 8 rodzin musi to sfinansować. Może się okazać, że fundusz remontowy będzie kilkaset złotych, prawda? Za małe mieszkanie. Więc to ma też niebagatelne znaczenie, żeby się tego dowiedzieć.
No i kwestie, wiesz, czy wspólnota, czy tam spółdzielnia brała kredyt na termomodernizację, czy na przykład jest jakiś fundusz na to i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo ważne rzeczy. I takie, wiesz, przyziemne remonty pionów i tak dalej. Ja tak z własnego doświadczenia, też bardziej inwestorskiego, to my na przykład już praktycznie w ogóle nie chcemy kupować mieszkań, które nie mają centralnego ogrzewania. Mhm. Tyle z tym problemów, że naprawdę wolimy takie. No ale to wiesz, kwestia późniejszego użytkowania, negocjacyjnie też można wykorzystać. Tak. Co dalej? Z kim będę negocjował? Tak, czyli nawet jak gdzieś jest kontakt tylko telefoniczny, zawsze można poprosić o imię, nazwisko, mhm. żeby nawet przez telefon, a przepraszam, jak pan ma, jaka pana godność, zapiszę sobie w telefonie, tak? Mhm. I próbować coś znaleźć. Wiesz, wygooglować i tak dalej, ale uwaga, działa tutaj tak zwana metazasada wyzwalacza, o której zresztą jeszcze gdzieś tam Cialdini pisał, czyli żebyśmy się nie zakotwiczyli znowu. Wiesz, wygooglujesz człowieka i prawnik, tak? I co sobie myślisz, ojej, z prawnikiem to negocjacje ciężkie. Więc jakby sam sobie, wiesz, zrobisz problem. Utrudniasz życie, tak. Dlaczego warto? Dlatego warto, żeby poszukać cech wspólnych. Mhm. To, co mówiłeś, nie? Jak cię lubię, to znaczy, że zrobię z tobą biznes. Tak, czyli hobby, zainteresowania, praca. Tak. Wiesz, coś, o czymś można po prostu pogadać. Mhm. I to jest ważna rzecz. I z takich rzeczy bardzo ważnych, co ludzie też pomijają, strategia. Mhm. Czyli idziemy we dwójkę, na przykład idę ze swoją żoną, tak? I przygotowujemy strategię A, B, C, D. Jeżeli powiedzą E, a my E nie mamy w strategii, to co wtedy? Przerwa. Tak, żeby nigdy nie dochodziło do sytuacji, w której jedna osoba z pary decyduje za oboje. Tak. Na przykład jakieś tam posunięcie negocjacyjne, tak? Albo w SPAC po prostu robi. Idzie się na spontan, tak? Tak, tak. A i wiesz, i wtedy kopiemy się pod stołem. Mhm. Miałem taki przykład. Mój dobry kolega, chłopak, który już w tym momencie się biznesem deweloperskim zajmuje na dużą skalę. Pojechaliśmy obejrzeć działkę. I wiesz, i on tam chciał wybudować 3 bliźniaki. Mhm. I była działka, idealny prostokąt, 30 arów, fenomenalna, wiesz, po 5 arów każdy segment będzie miał. I pamiętam, rozmawiamy z taką panią, to było pod Krakowem, w Tyńcu. Cena w internecie 30 tysięcy za ar, czyli 900 tysięcy za tą działkę. No i my tak tradycyjnie, ile tak realnie, bo my tak nie umiemy i tak dalej, czyli wiesz, negocje ofertę drugiej strony. No i pani mówi, no panowie, tacy fajni jesteście, to wam 3 tysiące na arze opuszczę. I wiesz, i w tym momencie 3 tysiące na arze, 90 tysięcy na całej działce, no ogromne pieniądze. Tak. I w tym momencie mój kolega wypalił, bo w ogóle się nie przygotowaliśmy, mój kolega wypalił, o, to już całkiem dobrze brzmi. Spalił negocjacje, tak. Krótko mówiąc. I nam, tak. I tej pani. Tak. Bo ona poczuła, że źle zrobiła. Tak. Tak? Za dużo spuściła na dzień dobry. Tak, pewnie była w stanie jeszcze więcej opuścić, ale wiesz, usztywniła się, mówiąc tak w slangu negocjacyjnym, nie? I my się bardzo usztywniliśmy. Bo stwierdziliśmy, no skoro tyle zeszło na tak zwany dzień dobry, tak, to na pewno... To jeszcze dalej na pewno też może zejść. I nie kupiliśmy tej działki. Oczywiście też były inne powody, ale to gdzieś tam mi zostało w głowie, nie? Czyli strategia. Nie wiesz, co zrobić? Proś o przerwę. Tak. Odejdźcie na bok. I bez głupich komentarzy, krótko mówiąc. Żadnych komentarzy. Tak. Z reguły jest tak nawet dobrze prosić o przerwę, żeby druga strona też się dogadała. Wiesz, ja tam nawet w książce opisuję z biznesu przykłady, jak negocjował z nami prezes i wiceprezes. I prezes był w firmie od 2 tygodni, wiceprezes od 5 lat. I prezes twardo negocjował, bo przy swoim podwładnym nowym, a wiceprezes twardo negocjował przy swoim szefie nowym. Bo chciał się pokazać. Chciał się pokazać. Zrobiliśmy przerwę, po przerwie panowie, dobra. Transakcja, dobiliśmy targu, nie? Szok, wszyscy szok. Okazało się, że dla nich obu była to dobra transakcja. Okej, okay. Co jeszcze na etapie przygotowania? Wiem, że to lubisz najbardziej, więc syntetycznie. Dobrze byłoby... Jak to się mówi, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi na ringu. Dokładnie to, tak. Dokładnie. Dobrze byłoby sobie przygotować też jakieś kontrargumenty na przykład, czyli już jakby wiesz, jak już mniej więcej widzisz zalety nieruchomości, tak? Czyli jakby przygotowujesz się na tą obronę ceny przez sprzedającego, czyli jak sprzedający powie, ale nie obniżę ceny, bo to jest sklep. Nie obniżę ceny, bo jest ta szkoła. Nie obniżę ceny, bo przystanek tramwajowy jest blisko. To żebyśmy już w głowie mieli przygotowane kontrargumenty, tak? Żeby było to płynne. Żeby to gdzieś tam fajnie, płynnie wychodziło. Co jeszcze? Czekaj, bo takie naturalnie pytanie mi się nasuwa. Czy w negocjacjach odwoływać się w jakikolwiek sposób do swoich preferencji bądź emocji, czy raczej takie obiektywne zbijanie argumentów strony stosować? Wiesz, o takim flow negocjatora będę też mówił, ale to już mogę teraz w zasadzie powiedzieć. Otóż jaka powinna być nasza energia? A w mojej ocenie, oczywiście, wiesz, ktoś może się z tym nie zgodzić, ale mi się to sprawdza już od lat i jakby tego też ludzi uczę. Ty masz być fajnym gościem. Przede wszystkim. Ja cię mam przede wszystkim polubić, a jeżeli ty nie możesz
czegoś mi zaproponować, to nie dlatego, że ty nie chcesz, tylko dlatego, że sytuacja jest jaka jest. Tak? Czyli jeżeli na przykład będziemy proponować niższą kwotę niż jest w ogłoszeniu, to nie proponujemy, bo proponujemy, bo jesteśmy takimi, wiesz, mówiąc brzydko, burakami, co sobie, wiesz, handlują mieszkaniami, tak? Tylko proponujemy taką, ponieważ bank nie daje na przykład bezdolność na strzyma. Czyli jakby idąc tym tokiem myślenia... Czynniki zewnętrzne, które w teorii przynajmniej racjonalne... Obiektywne. Tak, racjonalne, które powodują, że po prostu nie możemy dać więcej. Wiesz, oczywiście zawsze można się tam asertywnie się odwołać do swojej opinii i powiedzieć, no ja mam inną opinię na ten temat, ale to nie buduje między nami przyjaźni. Mhm. Zdecydowanie według mnie jest lepiej, jeżeli my obaj rozwiązujemy wspólny problem. Tak? Czyli moim problemem jest ten bank na przykład. Nie? Dokładnie. A nie problemem jest to, że ja po prostu sorry, nie zapłacę ci więcej. Koniec. W mojej ocenie jakby odpowiadając już tak wprost na twoje pytanie, lepiej się powoływać na czynniki zewnętrzne niż na swoje opinie. Ja chcę. Tak. Mi by to nawet nie zależało, tak? Ale ja chcę. Tylko niestety ta sytuacja. Jesteś wtedy bardziej po prostu lubiany przez drugą stronę. Okej, ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś tam forma manipulacji, ale wydaje mi się, że bardziej jest to forma rozwiązywania wspólnego problemu niż manipulacji. Co jeszcze na tym przygotowaniu? No tak jak mówię, tych jest tam 30 kroków. Czy zadałeś takie pytanie, że zadałeś? Już tak bardzo nie będę w to wchodził. Tak. Dobrze byłoby sobie jeszcze popatrzeć w ogóle, no oczywiście VAT na, to już mówiłem, ale dobrze byłoby, on będzie grał pewnie ten sprzedający jakąś swoją batną. Tak? I teraz jakby ważne jest pytanie, na ile ona jest wiarygodna? Czyli na ile jest wiarygodne to, że on telefon odbierze i nagle mu powie, że kolejny kupujący jest i tak dalej. Więc jakby trzeba zrobić research, mam już ogłoszenie, ale mimo to robię research o to samo mieszkanie. Czyli szukam, w ilu agencjach jest, w jakich agencjach jest, ewentualnie i tak dalej. Przykład. Real Estate Agent, to z Wielkiej Brytanii do nas przyszła taka technika, która polega na tym, że Real Estate Agent bierze swoją prowizję. Więc jeżeli Real Estate Agent bierze swoją prowizję, to znaczy, że jak będę nie przez tego agenta, tylko na przykład trafię bezpośrednio, tak, to sprzedający jest przygotowany na zapłacenie procenta, 2-3 nawet, czyli o tyle już teoretycznie na pewno może zejść. Więc jakby to też jest dla nas fajna informacja. Czyli jak my znajdziemy, że jesteśmy bezpośrednio, ale jest też w agencjach. W tej samej cenie, powiedzmy, ofertowej. Na przykład, bo nie umówili się, że podniosę cenę i tak, to będzie na prowizję. To wtedy my też mamy już jakiś punkt dla nas, prawda? Że możemy tą cenę zbić o te 2-3%. No i kolejna rzecz, oczywiście znajomość rynku na zasadzie mniej więcej, ile agencje biorą. Tak? To też jest istotne. No gorzej, jak jest wyłączność. No to wtedy już tego nie przeskoczymy. Okej, tak na gorąco myślę, czy jeszcze coś jest ważnego. No niektórzy tutaj zwracają o to uwagę, że nie powinniśmy pokazywać po sobie, że mamy pieniądze. Czyli wiesz, nie ubierać się raczej w drogie garnitury, zegarki, przyjeżdżać drugimi samochodami, parkować przed samą klatką, wiesz, ostentacyjnie wysiadać i tak dalej. Z tego właśnie względu, że jak kupujesz na rynku pierwotnym, możesz to robić. Nawet lepiej, bo sprzedawca widzi ciebie konkretnego człowieka, myśli sobie, o, może będzie większy biznes, to może nie opłaca mi się bardzo trzymać ceny, bo facet może kupić pakiet mieszkań. Ale jak kupujesz jedno, to ludzie patrzą na to. Wiesz, ja miałem taki przykład, gdzie do notariusza jechaliśmy razem ze sprzedającymi, no i wtedy miałem takim lepszym samochodem, przyjechaliśmy i cały czas, przez całą drogę pan komentował samochód. Że, widzę, że tu pan ma taki drogi samochód, to coś tam i wiadomo, o co chodzi. Nie? Już miał ciśnienie. Tak, także, a chyba za tanio sprzedałem. Wiesz, więc na to trzeba też zwrócić uwagę. No i tak jak mówię, porozmawiać z otoczeniem, czyli musisz być na takim spotkaniu godzinkę wcześniej. To ja się całkowicie z tym zgadzam, bo to rzeczywiście taki zresztą rekonesans. On jest potrzebny. Ja nawet lubię być tam jeszcze nawet nie w dniu spotkania. Znaczy wiadomo, że zupełnie inaczej jest, jak mamy do przejechania nie wiadomo jaką odległość, tak? Ale jeżeli to jest w tym samym mieście i kupuję gdzieś tutaj blisko, no to tym bardziej pojechać, rozpoznać tą okolicę, żeby właśnie przygotować wcześniej te argumenty i dopiero później kolejny raz, jak jadę już konkretnie na spotkanie, no to wiadomo, że jestem, znaczy mam szansę być wtedy dobrze przygotowany, nie? I to już z takim wręcz przemyśleniem tego, co zauważyłem, bo czasami tak jest, że gdzieś tam jadę, niby jestem wcześniej przed spotkaniem, a później się okazuje, a coś mi wpadło w oko, ale tak naprawdę to nawet nie zbudowałem
sobie wokół tego żadnej historii, nie? I z marszu. Tak, i z marszu, nie? Później po spotkaniu mówisz, kurde, rzeczywiście tam było tak, że coś tam było widać, że tam, nie wiem, pod tym śmietnikiem lumpy stoją, tak? I ten śmietnik jest na wprost klatki, nie? Więc jakby to są takie rzeczy, które czasami nam takie szczegóły wpadają do oka, a po prostu pomimo, że mamy tą wiedzę w teorii, to kompletnie nie wykorzystujemy. Nie myślimy. Nie? Myślimy też o tym. No, więc to przygotowanie rzeczywiście jest ważne. No dobra, czyli trzeci etap, czyli przygotowanie do spotkania samego? Przed spotkaniem? Tak. Tak. Trochę już w zasadzie o ten temat powiedziałem, ja tylko dopowiem jeszcze jedną ważną rzecz, bo jakby to przed spotkaniem, czyli ten moment, kiedy właśnie tam z sąsiadami rozmawiamy, to wszystko, co powiedziałeś, bardzo ważna rzecz, jeśli kupujemy na rynku pierwotnym, to tutaj jest tak, że ten etap jest bardziej rozbudowany. Bo on też jakby raz, że sobie rozmawiamy tam z sąsiadami, no ale jak już nie ma, jak jest budowa, to nie porozmawiamy z sąsiadami. Tak, jeszcze nie ma sąsiadów. Dokładnie, więc jeżeli ten deweloper miał poprzednią inwestycję, no to najpierw powinniśmy się udać na poprzednią inwestycję. Jeśli ona jest w innej lokalizacji, to niestety też trzeba się przejechać i porozmawiać z ludźmi tam. Tak, i wtedy się wszystkiego dowiemy, bo raczej nawet powiem tak, więcej się dowiemy niż było w rzeczywistości, bo jeżeli cokolwiek było negatywnego, to wiadomo, to że ludzie będą. Wyeskalują ludzie. Dokładnie. Tak. Więc wiesz, polecam też zapytać, jakie były negocjacje, tak? Natomiast nie wierzyłbym za bardzo w to, co ludzie mówią, z tego względu, że jeśli ktoś nie potrafił, to wcale nie znaczy, że my tego nie zrobimy. To jest raz. Dwa, inna inwestycja. Trzy, etap inwestycji. Nie wiadomo, na którym to było. Tak. Więc jakby tutaj sobie też jeszcze nakreślę kilka elementów odnośnie tego dewelopera. Ważna rzecz, zresztą ty miałeś świetny wpis na ten temat, więc tam bardzo dużo wyczerpałeś tematu. Ja tam dodam dosłownie... Jak negocjować z deweloperem de facto, tak? Tak, tak. I to był naprawdę świetny wpis i taki bardzo konkretny i zbity z dużą ilością konkretów. Natomiast to, co ja bym dodał, to to, żeby właśnie porozmawiać z innymi osobami, na innej inwestycji. I to, co bym dodał, to to, że jakby są etapy sprzedaży inwestycji. I teraz najlepszy etap sprzedaży inwestycji to jest pre-selling, czyli zanim jeszcze w ogóle inwestycja ruszy. Tak, nie ma wbitej łopaty w ziemię jeszcze. Nawet zanim jest jeszcze przedsprzedaż. Pre-selling, taki totalny pre-selling, dwa słowa zaraz powiem o tym. I oczywiście moment, kiedy deweloper ma mieszkanie, jest już w wspólnocie, musi płacić czynsz do wspólnoty, musi płacić ubezpieczenie tego mieszkania, ochronę, wszystko i ma zamrożony kapitał. Czyli już sama końcóweczka. Sama końcóweczka. Oczywiście nie są to z reguły te mieszkania, w których byśmy chcieli mieszkać, pewnie z różnych przyczyn, ale warto to mieć na uwadze. I właśnie etap roku obrotowego. Nie wszyscy deweloperzy mają styczeń do grudzień. Niektórzy mają na przykład do września, też się zdarza. I wiadomo, że wszyscy, szczególnie spółki giełdowe, śrubują wynik. Tak, chcą poprawić wynik po prostu przed zakończeniem. Dokładnie. Roku. Im więcej cashu, tym lepiej. Tak? Więc to jest jakby ważna rzecz. Ten pre-preselling, o którym wspomniałem. Może się zdarzyć tak, że jadąc na inwestycję X, zapytamy o inne inwestycje planowane i okaże się, że jest inwestycja Y, która w ogóle będzie komunikowana rynkowi za rok na przykład, ale mamy jedną ważną rzecz. Mamy taką ważną rzecz, że na przykład tamta inwestycja będzie wymagała pokazania bankowi, który ją kredytuje, potencjału sprzedażowego. I być może będzie pula mieszkań, 10, 15, 20 mieszkań, w zależności od wielkości, które będzie trzeba umowy rezerwacyjne przynieść do banku. Tak, że my już mamy, jest potencjał. Oczywiście wiadomo, że takie rzeczy najczęściej się wśród znajomych rozchodzą, ale kto wie. Tak. Być może jest duży deweloper, który mówi, no wiecie państwo co, będziemy coś takiego mieli, tak? I wtedy naprawdę też można... Można zasygnalizować tą chęć, powiedzmy, i można trafić dobrą inwestycję. No i wiadomo, no, trzeba się wybrać na inwestycję, jak jest już budynek stoi, bo no, nie chcę tutaj, wiesz, generalizować, ale wiadomo, że jednak budując dla kogoś, nie budujemy tak dobrze jak dla siebie i rzeczy typu właśnie... ocieplenie okna, montaż tych okien, pustak sam, prawda? Jak jest proterm, który kosztuje 1,80 zł, jest proterm, który kosztuje 5 zł, tak? No i teraz wiadomo, który jest który i który ma lepszą przepuszczalność ciepną. No i też warto się przejść, zobaczyć, z czego to jest budowane. To też dostarczy dużo argumentów negocjacyjnych. Oczywiście, jak mamy czas. I jak widzieliśmy, no przyjeżdżamy na miejsce i budynek stoi, no to już jest otynkowany, ludzie już mieszkają, to raczej nie. Także to jest właśnie to, co należy dodatkowo zrobić na rynku pierwotnym przed spotkaniem. Tak. No i co? Przyjechaliśmy, zrobiliśmy wszystko, co trzeba, jesteśmy mega przygotowani, mamy checklistę zrobioną. Wchodzimy na spotkanie. I kluczowy moment, to znaczy, powiem najpierw, czego nigdy nie róbmy, a nas bardzo korci. Nigdy nie narzekajmy na cokolwiek, na samym początku rozmowy z drugim człowiekiem.
wysoko, wychodziliśmy po schodach, nie narzekajmy, że wysoko bez windy. Klatka z jakimiś napisami, sprayem, nie narzekajmy. Te, co mówiłeś, pod śmietnikiem stoją i tak dalej, nie narzekajmy. Nie było gdzie zaparkować, nie narzekajmy. Na początku. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że błędne myślenie, bardzo często, ja to obserwuję u inwestorów, jest takie, że jak oni wchodząc już na dzień dobry będą tam, wiesz, takie modne słowo, tak, hejtować to, tak, mieszkanie, tak, to wzmocni ich pozycję negocjacyjną. Absolutnie to nie jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że my rozmawiamy z ludźmi, którzy być może mieszkają 20 lat w tym miejscu. My rozmawiamy z ludźmi, którzy być może przeżyli najfajniejsze chwile w życiu, są tak silnie związani, że oni tego nie widzą. Wiesz, nie widzą klatki porysowanej. Być może to ten człowiek, który nam sprzedaje mieszkanie, to on napisał tam Legia Warszawa sprayem na ścianie. Mhm. Bo to jest, wiesz, to jest mentalnie związane z nim bardzo mocno. I jeśli my zaczniemy obrażać tą jego nieruchomość, to się robi taki mechanizm w głowie, no... Tak ci sprzedam, tak, tak ci obniżę cenę. Tak. Tak? Po prostu cię nie lubię, mhm, nie obniżę ci ceny. I mi się taki przykład przypomniał, mieliśmy takiego na treningu jednego inwestora, który słucha, jak my tam opowiadamy o tych różnych case'ach i on mówi, jak to jest? Ja kupiłem 7 mieszkań, nigdy mi nikt z ceny nie zszedł, ani złotówki. Mhm. Wiesz, i my tak patrzymy, jak to? Ani złotówki. Wiesz, dane są takie, że 5% ludzi tylko nie negocjuje przy zakupie nieruchomości. Mhm. Dobra, dawaj go tu, nakręcimy go. Nakręciliśmy scenkę, po prostu scenkę. Dostał instrukcję i tak dalej. I słuchaj, facet zaczął rozmawiać w ten sposób. No, spóźniłem się, bo nie ma gdzie zaparkować, klapka jakaś oddrapana. Strasznie tu ciemno w tym mieszkaniu. W ogóle państwo tu coś widzicie i tak dalej. Nie róbmy tego. Mhm. Będzie na to czas. Zacznijmy od pochwalenia. Mhm. Za cokolwiek. To wcale nie obniża naszej zdolności negocjacyjnej. Wiesz, możesz powiedzieć lokalizację, tak? Oni dobrze wiedzą, że to jest dobra lokalizacja, jeśli jest dobra. Powiedzieć, o, super jest lokalizacja, tramwajem szybko przyjechałem, fajnie, zawsze chciałem tu kupić mieszkanie. W żaden sposób to nie obniża twoich zdolności negocjacyjnych, a buduje relacje. Już. Mhm. Porozmawiajmy o wszystkim innym, tylko nie o cenie. O, nie targujmy się, nie rozsypujmy cukierków w holu. To jest takie, gdzieś na jakimś szkoleniu sprzedażowym to usłyszałem, bardzo mi się spodobało. Nie rozmawiajmy o biznesie, dopóki nie pogadamy sobie luźno. To takie jest, wiesz, niby to jest taki truizm, nie? Wszyscy o tym mówią, ale mało kto to robi. Mhm. Już jest takie ciśnienie, żeby już, wiesz, tak, jakbym gotówkę miał, to ile? Nie. Pogadajmy, zadajmy te swoje pytania, które przygotowaliśmy, tak, dowiedzmy się, znajdźmy płaszczyznę porozumienia, porozmawiajmy. Bardzo często mówię, żeby zrobić tak zwaną ingracjację. To jest kiedyś jeden z profesorów, do którego byłem na szkoleniu tam lata temu na negocjacjach w biznesie, używał takiego określenia, to jeszcze z makiawelizmu się wywodzi, czyli jakby takie wkradanie się w cudze łaski, żeby później w jakiś tam sposób, wiesz, to wykorzystać. Nie? I teraz mhm. większość tych rzeczy jest oczywista i ludzie to czują. Mhm. Wiesz, jak ktoś mówi, że ale piękny ma pan tutaj coś tam i tak dalej, no to widać, że chce mi się przypodobać. Ale bardzo często się sprawdza ingracjacja, docenianie wiedzy mhm. drugiej strony. Czyli wiesz, rozmawiamy o temacie niezwiązanym z tą nieruchomością i nagle drugi człowiek ma jakąś dużą wiedzę w jakimś temacie, pochwalmy go za to. Po prostu. No, widzę, że pan ma dużą wiedzę tam w, nie wiem, w sprzedaży warzyw na przykład. Nie? Skąd pan wie, że jest 7 rodzajów cebuli? A, wie pan, bo ja coś tam i tak dalej. Ludzie lubią mówić o swojej wiedzy. Nie? Mhm. I to buduje bardzo fajną relację, bo chodzi o to, że my przygotowujemy cały czas grunt pod to, żeby podać swoją cenę. Mhm. Kiedyś tam. I jeżeli my nie przygotujemy tego gruntu dobrze i podamy cenę, no to co będę mówił, tak, no niską. Za niską w opinii drugiej strony. Tak, to są dwa wyjścia. Albo mhm. on się obrazi, albo nie. Mhm. I wszystko robimy, żeby on się nie obraził. Mhm. Tak, bo jak się obrazi, to no, to niefajnie będzie. Tak. I jakby właśnie budujemy tą fajną relację, tak? Czyli zadajemy pytania o niezwiązane rzeczy z tematem, szukamy płaszczyzny porozumienia. Jak jesteśmy we dwójkę, no to na przykład kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną, możemy sobie tam coś powizualizować. Wtedy zadajemy wszystkie te możliwe pytania dotyczące nieruchomości, o których mówiliśmy. Pełny wywiad przeprowadzamy w gruncie rzeczy. Pełny wywiad. Teraz mówimy o zakupie mieszkania, skupiliśmy się na tym, mhm. ale jest jedną taką zajawkę, tylko zrobię małą. Mhm. Może będziemy kiedyś o tym rozmawiać. Pytanie do kupującego. Mhm. Jest genialne pytanie, które jak sprzedajesz cokolwiek, powinieneś zawsze zadać na początku. Czyli przerzucamy teraz na kupującego i w przypadku mieszkania pytanie brzmi, panie Michale, tak z ciekawości zapytam, zanim opowiem o mieszkaniu, co się konkretnie w ogłoszeniu spodobało, mhm. że pan się zdecydował obejrzeć to mieszkanie albo że pan przyjechał obejrzeć. Mhm. I to jest mega mocne pytanie, bo kupujący sobie sam sprzedaje twoją nieruchomość. Tak. Prawda? Bo mówi, a wie pan, lokalizacja fajna, tu kiedyś mieszkałem, tu się wychowałem, coś tam. I dwa,
wiesz dokładnie, co on potrzebuje. Mhm. Czyli jak później odpowiadasz na jego pytania, to mówisz, tak, pan powiedział o lokalizacji, zapewne pan wie, że tu obok jest sklep i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, i to jest świetna rzecz, przykład z rekruterami, zupełnie odchodzą z mieszkań. Co konkretnie w moim CV sprawiło, że akurat zaprosiliście mnie państwo na rozmowę? No i połowa rekruterów zaczyna sprzedawać ciebie sobie. Nie? Tak. Mówią, tak, że to jest fajne. Dobra, ale wracamy. Czyli wywiad w drugą stronę. Tak, tak, żeby właśnie, wiesz, no ten, kto pyta, ten prowadzi rozmowę, nie? I teraz tak, dowiadujemy się tych wszystkich rzeczy. Na bieżąco możemy modyfikować widełki na przykład, nie? No bo jak się dowiedzieliśmy, że kupił na górce, no to nie będzie pewnie tak łatwo. Dowiadujemy się, po co sprzedaje, z jakim celu, może nie musi. Patrzymy, czy ściemnia, czy nie ściemnia. Wiesz, tam są książki, które piszą o tym, jak to rozpoznawać i tak dalej. Z przymrużeniem oka oczywiście zakładamy, że wszyscy są uczciwi. Natomiast cały czas przygotowujemy grunt pod te właściwe negocjacje. Ile powinien trwać taki etap? Na pewno nie krócej jak kilkanaście minut. Pogadajmy, wiesz, dopytajmy o szczegóły. Wiesz, ja na przykład z swojego doświadczenia wiem, że mało kto w ogóle sprawdza na mieszkaniu. Wiesz, otwierają okna, czy się w ogóle otwierają, puszczają wodę z kranu, czy się w ogóle. Wiesz, no takie, nikt tego nie sprawdza. Ludzie są tak, wiesz, sfokusowani. Zróbmy to. Pochodźmy, porozmawiajmy, zobaczmy, jak woda leci w kran, umyjmy sobie ręce, nie wiem, cokolwiek. Zróbmy to, oswoimy się i negocjujmy później dopiero. Dopiero jak się to wszystko przemieli. Zdarzają się tacy sprzedający, którzy nie chcą rozmawiać? Ocenię, czy w ogóle? W ogóle nie są jakby prowadzić takiego, wiesz, czat-czatu takiego. Tak, zdarzają się i teraz jakby ja ich rozgraniczam na dwie grupy. Grupa na zasadzie nie będę z tobą rozmawiał, bo ci i tak nie obniżę ceny. Tak, i to jest taka grupa, wiesz, ja już nie kupuję nieruchomości dla siebie, więc teraz trochę już się grubą skórę złapałem i mam tabelkę albo tak, albo nie. Natomiast to jest trudna grupa, bo ciężko od nich cokolwiek wyciągnąć, tak? Więc wtedy realizujemy tylko swoją strategię. Znaczy, wiadomo, no muszą ci odpowiedzieć na temat, wiesz, czy były remonty, takie rzeczy. Więc wtedy tylko pytamy o konkrety, tak? Nie budujemy już tej relacji tak bardzo. No i druga grupa jest taka, że nie powiem mu nic, bo stracę pozycję negocjacyjną i tak dalej. Boją się, wiesz, dlaczego pan sprzedaje? A, no, tak się złożyło, że mam inne sprzedaje, wiesz, to jest taka wymówka, nie? I teraz jakby co robić? Po prostu pytamy o mieszkanie. O swoje rzeczy. Tak. Dobra, to jeszcze jeden scenariusz mi przyszedł do głowy, bo zdarza się, że próbujesz kupić mieszkanie i to mieszkanie pokazuje ci agent nieruchomości, tak, a nie osoba, która je sprzedaje. Dokładnie. Jak wtedy to rozgrywać? Trudny temat. Trudny temat, bo zależałoby sobie najpierw zadać pytanie, czyje interesy reprezentuje agent nieruchomości. No i tu mamy zagwozdkę, prawda? Bo może być tak. Znaczy, najczęściej, znaczy odpowiedź jest jedna. Swoje. Dokładnie. Oczywiście, że tak. Ale zagwozdka jest taka, bo nigdy nie wiesz, co go łączy z drugą stroną. Tak więc może być tak, że to jest kolega drugiej strony, co oczywiście znowu na etapie researchu można byłoby poszukać. Trudno jest, obiektywnie. Bardzo trudno, ale wiesz, ludzie na Facebooku robią cuda. Ja ci powiem taki przykład, jak ja na przykład wynajmuję swoje pokoje, bo jakby mieszkanie na pokoje wynajmuję, to tylko przez Facebooka już daję ogłoszenia. Bo od razu widzę te zdjęcia, to wszystko i zdziwiłbyś się, jakie prywatne rzeczy ludzie tam udostępniają. No nie, w ogóle mnie to nie dziwi. Właśnie. Więc jakby wiesz, jak research zrobiłeś, to można jakoś najpierw jeszcze cofamy się krok wstecz i patrzymy na ten Google, co może łączyć z agencją danego człowieka. Jak nic nie znajdziemy, a pewnie nic nie znajdziemy, no to mamy kłopot, tak? Czyje interesy reprezentuje. No i najpierw staramy się podpytywać pośrednika. Jest to trudny temat i tu się różne rzeczy stosuje. Albo się... nie wiem, jak to powiedzieć, żeby wyszło okej. Tak, żeby nie wyszło opacznie. Tak, żeby opacznie nie wyszło. Może inaczej. Jeżeli pośrednik bierze prowizję, no bo bierze tą prowizję, prawda, to można w jakiś tam sposób próbować go zmotywować. Czyli można zaproponować na przykład wyższą prowizję. Jeżeli na przykład on będzie prowadził za nas negocjacje, albo zakładam sytuację, kiedy nas nie dopuszcza w ogóle do sprzedającego. Czyli żeby na przykład go zmotywować do tego, żeby chciał jakby bardziej tutaj obniżać tą cenę. Bo wiesz, bo jakby jak kupujesz, to też w interesie pośrednika nie jest opuszczać ceny, no bo jego prowizja się zmniejsza. Dokładnie tak. Dokładnie więc jakby, tak. Jeżeli ja mu wynagrodzę to swoją wyższą prowizją, no to pewnie nie będzie miał z tym problemu. Nie? Ja mam taki zabieg, że przechodzę na cenę ryczałtową, czyli na przykład liczymy, ile by tam wynosiło to jego, załóżmy te jego 2% od jakiejś tam kwoty. Okej, fajnie, to ty od tego momentu fiksujemy tą kwotę.
czytaj, zarobisz tyle, ba, nawet być może zarobisz parę stówek więcej, jeżeli ta cena zejdzie poniżej jakiegoś tam poziomu. Tak. No i to jest coś, co raczej publicznie się o tym nie powinno mówić, ale też jest taki sposób, podzielmy się różnicą. Mhm. Czyli po prostu, słuchaj, jeśli coś więcej urwiesz, mhm, to dzielimy się różnicą. Trzeba uważać, bo mentalnie można się później, wiesz, tak, srogo zawieść, tak, bo okej, okay, urwie więcej 20 tysięcy złotych i musisz dychę później zapłacić, nie? Tak. A to ci robi już kilka procent prowizji wtedy, tak, od transakcji, ale można tak zrobić. Natomiast to jest sytuacja taka ekstremalnie trudna, że ten pośrednik cię nie dopuszcza. Jest też taka grupa agencji nieruchomości, która ma kompletnie oderwany od rzeczywistości system negocjowania, który polega na tym, że oni zapraszają obie strony do biura, mhm, i w jednym pokoju siedzisz ty jako kupujący, w drugim pokoju siedzi sprzedający i oni kartki przynoszą. Wiesz. I powiem ci, jest ciekawy zabieg tutaj. Straszne. Straszne. A ja z reguły wychodzę, albo wiesz, ale to jest śmieszne, raz kiedyś wyszedłem i stanąłem sobie pod biurem, poczekałem, wyszedł sprzedający i sobie pogadaliśmy wtedy. Mhm, wiesz, ale natomiast, co jest ciekawe, to jest bardzo ciekawy zabieg zrobiony. Piszą cenę jego wyjściową, na przykład 320 i twoją, na przykład 300. Rysują strzałki. Mhm. Jedną i w drugą stronę. Mhm. I przynoszą. Wiesz, mhm, i te strzałki powodują, że ty mentalnie mówisz, kurczę, no, muszę się podnieść, tak, albo muszę się obniżyć. Się. Tak. Tak. I gdzieś tam, wiesz, szczególnie jak jeszcze on zapisał, dobra, 315. I przynoszą ci to, tak? No to wiesz, no to pasowałoby się podnieść, nie? Mhm. Sprytny zabieg, amerykańska agencja. Natomiast ja go bardzo nie lubię, bo kontaktu z człowiekiem nie ma. Kompletnie odczłowieczone po prostu. Kompletnie, kompletnie. Mhm. No i to jest, wiesz, to są ekstrema. Nie? Natomiast w takiej normalnej rzeczywistości, no to z reguły jest jednak tak, że ten właściciel jest, mhm, i jest ten pośrednik. No i wtedy tak naprawdę robię wszystko, żeby jak najszybciej się spotkać z właścicielem. Mhm. Żeby jak najkrócej trwał ten moment przejścia. No wiesz, że pośrednicy też często grają w swoją grę, typu no jest jeszcze trzech innych zainteresowanych. Tak, 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 tak. I tak dalej. Jak pacyfikujesz pośredników, którzy ci się wcinają w negocjacje? Na przykład coś, mhm, wiesz, no, widzisz, że dobrze idzie, fajnie się rozmawia ze sprzedającym, a tu pośrednik mówi, no dobra, dobra, to może byśmy już tu przyklepali, bo to już ta cena zjechała, już tak tyle i tak dalej, i tak dalej. Tak. A wiesz co, to jest okropne. Ale obrzydliwe to jest. Obrzydliwe, natomiast ja też wtedy się staję niemiły, mhm, i robię taką strategię, która jest jeszcze bardziej obrzydliwa i ona polega na tym, że to mi się kiedyś wzięło, tak ciekawostkę opowiem, przykład. Szkoliliśmy jedną firmę do tego, żeby radzić sobie z klientami, mhm, którzy są bardzo agresywnie nastawieni, bo tam, wiesz, jakaś zmiana była i tak dalej, i muszą asertywnie odpowiadać. Mhm. I wiesz, tam wałkowaliśmy jakieś techniki stawiania granic, wiesz, jakieś cuda. I w końcu już tacy zmęczeni na wieczór wymyśliliśmy jedno hasło, które jest totalnym masakrerem rynku. I hasło brzmi, no tak. Wiesz, oczywiście dla śmiechu, ale wyobraź sobie, że nie wiem, jesteś klientem i mówisz, szczególnie ty, jak ja czasem widzę, jak ty piszesz pewne rzeczy, mówisz do kogoś, no, że tutaj macie, obniżyliście cenę, to jest nie fair zachowanie i tak dalej. I teraz ktoś ci patrzy na ciebie i mówi, no tak. Słuchaj, nie da się nic z tym zrobić. Oczywiście mówię teraz w formie żartu, ale w pewnym momencie, jak już jest tak z pośrednikiem, pośrednik rzuca te swoje hasła, ja już tego nie mogę wytrzymać, to z reguły mówię, no tak. I dalej ciągnę swoje. Czyli mm-hmm, kompletnie, wiesz, to jest bardzo niegrzeczne zachowanie, ignorujesz, ale ignoruję. Mm-hmm. Ignoruję, ale z takim wyraźnym danym rozumiem, no tak, okej, okay, to mógłbym zapytać, i no co mogę więcej zrobić, prawda? No tak, albo drugie jest chyba ty. No chyba ty jest klasyczne, tak? Jesteście złodziejami, no tak, chyba ty. Dobra, okej, okay, to w formie żartu. Rzadko się zdarza, mm-hmm, bo też staram się na przykład mieć swoich pośredników. Tylko to już wiesz, jak mówię teraz z perspektywy inwestora. Inwestora, no tak. Jeżeli kupujemy indywidualnie mieszkanie, tak, to zawsze nie mamy, że tak powiem, żadnego wpływu na to. Tak. Gdzieś tam jakaś przypadkowość na rynku po prostu i tyle. Zgadza się. Więc jakby kupujecie pierwszy raz dla siebie, kompletnie nie musicie się czuć w gorszej pozycji w takich negocjacjach. To jest też osoba, która też... W zasadzie pośrednicy mają też fajną zasadę. Win-win-win. Mhm. Oni też chcą win, prawda? Więc jakby ja nie widzę tutaj powodu, żeby tego nie zrobić. Natomiast jest też taka technika, to się nią podzielę, bo też może się przydać szczególnie tutaj. No to jest w zasadzie technika do zmiany obiekcji. Mhm. Czyli pośrednik rzuca jakąś obiekcję albo druga strona i ty, żeby nie występować wprost przeciwko komuś, to stosujesz myśli, myślało, okazało. To jest takie przeramowanie na zasadzie... Jeszcze raz. Myśli, myślało, okazało. Przykład? Mówisz, przykład. Ktoś mówi, z tą szkołą. Mhm. Tak? Wie pan, bo to jest szkoła pod nosem, może pan tutaj dzieci tak blisko jest. I ty mówisz tak, no tak, wiem panie Michale, co pan myśli. Ja szczerze mówiąc myślałem pół życia tak samo jak pan, ale mieszkała moja siostra obok szkoły i okazało się, że jak dzieci już wyszły ze szkoły, wyrosły, to nie dało się mieszkać przez ten hałas. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był hałas.
pozamiatane. Dobre, dobre. To jest świetna technika, to wymyślił, absolutnie to nie jest moje, wiesz, nie, to już dawno temu jest wymyślone, Roger Dawson. Mhm. To jest taki guru tam ze Stanów sobie negocjacji, wiesz, wymyślił i jest świetne na obiekcje. Wiesz, ja nie polemizuję z tobą, ja nie mówię, że nie masz racji, bo szkoła jest B. Mhm. Ja mówię, masz rację. Nie? Mhm. I wiesz, i z pośrednikiem, no tak, wiem, co pani tutaj, pani Aniu myśli, pewnie wielu klientów myśli podobnie, tak jak pani mówi, no ale ja niestety, i teraz jakiś czynnik obiektywny. Mhm. I wiesz, i to zamyka usta. Praktycznie zawsze. Super. No tak, wyszło nam poboczny wątek. Konkretnie. A konkretnie, nie? Okej, jest jeszcze jedna technika. Śmiało. Dobra, to też ją sprzedam. Zastrzeżenia. Mhm. Wiesz, bo obiekcje to są coś innego jak zastrzeżenia, nie? Czyli ktoś ma obiekcję, bo on ma inny pogląd na daną sytuację. Natomiast zastrzeżenia są niepodważalne. Mhm. Jest za drogo. Mhm. No to jest niepodważalne. I teraz, jeżeli ktoś uważa, że jest za drogo, no to faktycznie tak jest, nie ma co z tym polemizować w jego głowie, tak? Więc najczęściej mówimy, nie jest drogo, bo, tak? Albo ale. I teraz i my to trochę modyfikujemy i mówimy tak i teraz trzeba odwrócić tą cechę. Mhm. Nie jest to najtańsze mieszkanie na rynku. Mhm. I właśnie dlatego musisz coś dać. Mhm. Czyli wiesz, jest to droższe, ale dostajesz content, nie? Tak jakby ci ktoś powiedział, ty kurde Michał, ale ten finansowy ninja, to on jest... 69,90. Jezu, za książkę tyle miał drogo. I wiesz, ty mógłbyś powiedzieć, tak jest drogo, ale wiedza w niej zawarta i tak dalej, i tak dalej. Albo możesz powiedzieć, tak, finansowy ninja nie jest najtańszą książką na rynku i właśnie dlatego dostajesz taki content, który ci pozwoli zwielokrotnić tę inwestycję, nie? Którą wymyślałeś. Fajnie to wymyśliłeś, przyjmuję. Dobre, nie? Dobre. Wiesz, bo obiekcje zastrzeżenia i zobacz, ani razu nie występuje przeciwko tobie. Mhm. Nie? Zawsze to jest z klasą. Obracasz. Tak. Obracasz. Masz rację, tak. Ale można myśleć inaczej o rzeczywistości, nie? Zresztą ja teraz pozazdrościłem ci trochę bloga i tak to w ogóle miałem o tym nie mówić publicznie. Nie no, wiem, ale co. Już mówię, jak no, to powiedziałeś, a to musisz tak, powiedzieć B. Tak, tak. I sobie tam pomału, wiesz, wymyśliłem, żeby tak ludziom coś dać jeszcze z tych negocjacji więcej i takiego sobie tam pomału bloga tworzę. I właśnie jeden wpis już sobie taki stworzyłem, bo chciałbym, żeby kilka wpisów było na początek. I jeden właśnie brzmi, jak genialny film 12 gniewnych ludzi nauczyć się sztuki przekonywania potrzebnej w trakcie negocjacji. Nie wiem, czy widziałeś 12 gniewnych ludzi. Nie, nie kojarzę. Film z 52 roku. Mhm. Na Filmwebie chyba 7 albo 6 miejsce w top wszechczasów. Krótko, ława przysięgłych muszą wydać wyrok. Mhm. Skazać młodego chłopaka na śmierć czy nie? I dowody wydają się być pewne. 11 podnosi winny, 1 Henry Fonda niewinny. Mhm. I jest kluczowy moment. Moment jest taki, dlaczego pan uważa, że on jest niewinny? I on nie mówi, uważam, że jest niewinny, bo by przegrał. Mhm. Tylko co mówi? Ja nie wiem, czy on jest niewinny. Ja po prostu mam wątpliwość. Sprawdźmy to, bo nie chcę wysłać chłopaka na krzesło elektryczne, nie mając 100% pewności, czy jest winny. I jakby to jest kluczowy moment tego filmu. Oczywiście nie chcę spoilerować filmu, ale to, co się tam dzieje, warto obejrzeć i jakby zobaczyć, jak właśnie przekonywać ludzi, nie przekonując ich. Nie? Przewód myślowy. Tak, super. Tak. Także z takich, myślę, konkretnych rzeczy to się może przydać. Ekstra. Targowanie. Dobra. Czyli czwarty etap, targowanie. Mówiłem, że przygotowanie jest najważniejsze. Zobacz, Wojtek, dopiero teraz dochodzimy, po półtorej godzinie nagrywania, dochodzimy do momentu, od którego większość osób po prostu zaczyna, tak? Czyli... Zaczyna albo uważa, że negocjacje się dopiero teraz zaczynają. Tak, tak. Tak. A tak naprawdę, jak zrobimy proporcje, to pewnie zobaczysz, że o targowaniu będziemy mówić znacznie mniej niż o tym wszystkim, co było tak, wcześniej. Tak, dokładnie tak. Bo to jest finał. Tak. To jest finał. I teraz, ale jest kilka ważnych elementów. Mhm. Pierwsza zasada mówi tak. Zrób wszystko, żeby druga strona jako pierwsza przedstawiała swoją propozycję. W przypadku mieszkań jest łatwo, tak. Dlatego że ta oferta już jest gdzieś tam publiczna. Nie? Zgadza się i w ogóle na przykład sprzedając mieszkanie, ciężko jest nie wystawić ceny. Mhm. Są sposoby, jak to robić, także może w przyszłości kiedyś, jak będziemy o tym rozmawiać, ale to jak będziemy rozmawiać o sprzedawaniu tak, mieszkania. Tak, bo to jest też dłuższa rozmowa. Natomiast kupujący. Kupujący widzi cenę. Mhm. Kupujący widzi cenę i tak naprawdę jest ona już jawna. I to i dobrze, i nie. Bo jakby wadą poznania oferty drugiej strony jest możliwość zakotwiczenia. Mhm. Wiesz, jeżeli na przykład, no podam taki przykład trochę z biznesu, ale idealnie nakreślający. Kiedyś sprzedawaliśmy firmę z kolegą. Sprzedawaliśmy firmę, to była placówka franczyzowa jednego z banków. I wiesz, jak to wycenić? No bo
ciężko jest wycenić taki biznes, bo ani przychodowo, bo to krótko było na rynku, ani odtworzeniowo, bo to kompletnie nie ma przełożenia. I po prostu wiesz, tyle włożyliśmy plus tam jakiś procent. I okazało się, że to było absolutnie niedowartościowane. Bo tak naprawdę ludzie byli skłonni o wiele więcej zapłacić. Tak. I teraz jakby wadą tego jest też, właśnie wadą uzyskania oferty jest to, że ktoś nas może zakotwiczyć na skrajnie niskim, bądź skrajnie wysokim poziomie i nam będzie głupio, odnosząc się do tej oferty, zrobić kontrofertę. Tak. Natomiast znowu zaletą jest to, że jak on poda lepszą niż się spodziewałeś, to już jest dobrze. Więc jakby mimo wszystko w nieruchomościach nie mamy tego problemu. No bo jest tak, cena jest podana. Tak. I teraz naczelna zasada. Nie podajemy swojej kontroferty, dopóki nie zagramy tym tak zwanym gambitem, którym tam sobie pisze w książce. Może nie do końca to jest takie, bo w literaturze... Gambit otwierający. Tak, tak, gambit otwierający to nazwałem. W literaturze mówi się bardziej o zagraniu szachowym. Tak, że poświęca się pionka, żeby tam jakieś roszadę zrobić. I na przykład, żeby odsłonić króla drugiej strony. Ale ja gambitem nazywam uzyskanie czegoś, zanim jeszcze cokolwiek ty dasz od siebie. Czyli taki wyprzedzający ruch, który coś da osiągnąć. I teraz najprostszym gambitem, i to znowu przyszło do nas z Wielkiej Brytanii, to jest drugie R. Pierwsze było real estate agent, a drugie to jest reality. Czyli pytamy wprost. Panie Michale, wie pan, ja tak nie umiem się targować. Niech pan powie, ile tak realnie pan chce otrzymać. Za to mieszkanie. Dokładnie. I to jest genialne zdanie. Dlaczego? Bo zobacz, ono pokazuje, że wszyscy schodzą z ceny i my obaj o tym wiemy. Nie musimy tego tłumaczyć. Ono, oczywistość. Oczywistość. Dwa, to nie jest cena, to jest cena życzeniowa. To jest cena życzeniowa. Ona nie jest ceną transakcyjną, tak? I my też obaj o tym wiemy. Więc druga strona, chcąc, nie chcąc, powinna coś ci dać. I teraz najgorszą sytuacją, i to jakby nawet bym chciał edukować i kupujących, i sprzedających, nigdy nie schodźcie z całego swojego przedziału. Bo najgorszą sytuacją... Nie podawać nigdy tej ceny, którą chcemy uzyskać. Dokładnie. Tak. Najgorszą sytuacją jest, jak ktoś poda nam od razu swoją cenę minimalną. Wtedy będzie bardzo ciężko, bo my się, wiesz, rozkręcimy i on się skręci, tak? I teraz przypomniało mi się, kupowaliśmy działkę od dwóch braci, dwie działki obok siebie. I słuchaj, to jest dość śmieszne, bo pojechaliśmy na negocjacje do jednego, bardzo fajnie tam się umówiliśmy, i do drugiego. I drugi zszedł z ceną, a później nie chciał już nic zejść. I brat jego, 70-latkowie, mówi do nas, no, Heniu, to jest, to on to głupi jest. Mówię, a dlaczego? No bo ja oglądałem jakiś taki program, nie będę miał nazw gdzie, ale na jednej z telewizji takich, wiesz, dotyczących mieszkań, nieruchomości, i tam mówili, że jak masz jakiś przedział, to musisz po kawałku schodzić, a on schodzi wam od razu całość. Jasne. I faktycznie, wiesz, i faktycznie tak to było. I teraz nasze zagranie, ile tak realnie? I dostajemy coś. I teraz druga naczelna zasada. Choćby nie wiem, jak to było dobre, nigdy się nie zgadzamy na to. Nie możemy się zgodzić. Przykład. To nie będzie przykład z nieruchomości, ale jest z negocjowania wypłaty. Programista Java, Kraków. Programista Java w Krakowie, co tydzień telefon. Jest nowa oferta, jest nowa oferta, tak, jest nowa oferta. Tak. Mój kolega, programista Java, poprosił mnie, żebym się pomógł przygotować do negocjacji. Przegadaliśmy całą strategię. Poświęciliśmy parę ładnych godzin na to, żeby się przygotować. Doszło do najważniejszej rzeczy. Znowu tam po 3 godzinach rozmowy, przygotowań. To ile ty chcesz zarabiać? I on mówi X. Okej? Okay? To co powiesz? Y. I to Y było 30% więcej. Niż to, co... Co chciał. Tak. Tak? I ja mówię, wiesz co, słuchaj, jesteś dobrym fachowcem, specjalistą. Co ci szkodzi, żeby jest powiedzieć trochę więcej? Na jest sanie, jest... Zrobiliśmy research na rynku. Widzimy, że to jest bardzo duże widełki są. A jeszcze tam, wiesz, że tam podzwoniliśmy trochę i tak dalej. Nieważne. A wiesz, tak głupio i w ogóle i tak dalej. Mówię, dobra, decyzja jest twoja. Czyli ile mu powiedziałeś w końcu? Ile ma powiedzieć? Ja mu powiedziałem, że 50% więcej powiedział. Okay. Żeby się skończyło na tych 20. Nie, sorry, źle ci powiedziałem. Tam było 30%, on chciał powiedzieć, a 20% chciał otrzymać. Czyli chciał tylko powiedzieć 10% więcej z tego, co chciał otrzymać, a chciał otrzymać 20% więcej niż ma obecnie. Niż ma obecnie, dobra. Więc ja mu powiedziałem, powiedz 50% więcej niż ma obecnie. Procent. Wiesz, dużo. Dużo. Na każdym normalnym rynku dużo, ale programiści mają pewnie trochę to inaczej. No zależy też, ile zarabiał, nie? No tak, tak. No to, jeżeli niewiele zarabiał, to tym bardziej to mógł i 100% pewnie powiedzieć. Zgadza się. I wiesz, i poszedł i wrócił. Tak? I już nie będę się rozwodził nad niuansami tych negocjacji, natomiast coś, co mi się wryło w pamięć do dzisiaj, a to już było kilka lat temu, to to, że on wrócił taki średnio zadowolony, mimo że mu dobrze poszła merytorycznie rozmowa. I pytam go, co się stało? Nie? I on mówi, a wiesz co, no bo podałem tą swoją kwotę, oni ją przyjęli i tak jakoś pytałem ich, ile proponują, bo też wiesz, też robiliśmy to negocjuję ofertę, dowiedz się od drugiej strony ofertę, nie? Nie chcieli podać, tam powiedzieli, że budżet, coś tam, coś tam.
Ale jakoś tak dziwnie było. Okej. Okay. Po miesiącu chyba dostał tą pracę. Mhm. Pojechał już do Warszawy, z Krakowa i tak dalej. I mówi, no dostałem tą pracę przez telefon. A coś się nie cieszysz. A wiesz co, bo z pieniędzmi nie wiem, czy okej. Okay. No ale co się stało? Powiedziałeś te moje 50%, co ci mówiłem? No nie, powiedziałem 30. Mówię, i co, i dali ci te 20? No nie, zgodzili się od razu. Czyli dali 30, czyli dali mu maks tego, co chciał. Czyli tak. Stwierdził, że powiedział za mało, krótko mówiąc. Dokładnie. Tak? Skoro szybko się zgodzili, to znaczy, że powiedział za mało. Tak. I popatrz, i teraz zacząłem od tego całą naszą rozmowę. Możesz wygrać negocjacje finansowo, tak. Ale przegrać mentalnie i to, że wygrałeś dodatkowe x złotych, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Prawda? Dokładnie tak. I to jest jeden z kluczowych momentów. Czyli czujesz się przegrany. Nawet jak obniżka mieszkania, które przyszedłeś negocjować, jest już zadowalająca, to nie mówię, żebyś się obrócił napięcie i wiesz, obraził i wyszedł, tak? Powiedział, nie, w życiu. Ale marudź. Nie daj drugiej stronie do poznania, że mogła zrobić lepszy biznes, nie? Albo druga rzecz, że coś jest nie tak. Wiesz, skoro on tak szybko się godzi, to znaczy, że coś z tym mieszkaniem tutaj jest, może być nie tak, nie? Albo w drugą stronę. Jeżeli sprzedający na przykład za szybko się godzi na twoją propozycję, to może być coś nie tak z mieszkaniem. Jeżeli kupujący się godzi, to może on coś wie, czego ja nie wiem. Tak. Może tutaj będzie, nie wiem, uniwersytet zaraz obok, tak? Albo tramwaj będzie, no wymyślam teraz, nie? Tak. Więc jakby negocjujemy drugiej strony ofertę, prosimy, żeby znegocjowała, podaje swoją, nie zgadzamy się na nią, próbujemy ją dalej negocjować. Tak? Czyli mówimy, aha, no szczerze mówiąc, to spodziewałem się jednak większej obniżki. Tak? Do jakiej jeszcze negocjacji to może być? Czyli robimy wszystko, żeby druga strona jak najbardziej... Kontynuowała to tak, schodzenie. Tak. Oczywiście wiesz, czasem to trwa jeden krok, czasem to trwa zero kroków, bo sprzedający powie, mieszkanie jest tyle warte, ile wystawiłem, jak pan ma jakąś propozycję, proszę bardzo. Trudno. A czasem to trwa nawet 2-3 kroki. Ktoś mówi, no dobra, jeszcze mogę obniżyć o tyle, nie? I dopiero wtedy my podajemy swoją ofertę. No i teraz docieramy do clue. Co powiedzieć? No właśnie, co powiedzieć? No właśnie. Mógłbym wrócić do doświadczenia, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że jednak jest to te 20%, prawda? I teraz tak, wszystko zależy od takich trzech czynników. Po pierwsze, jaka jest cena wyjściowa versus rynek, tak? Czy ona już jest atrakcyjna, czy zrobiliśmy rozpoznanie i wiemy, czy to jest atrakcyjna cena, czy nie. Dwa, jakie mamy batny? Wiesz, znam takiego jednego inwestora, który siedzi w domu i dzwoni na 100 ogłoszeń, i proponuje swoją cenę. Mówi, wie pan, ja będę przyjeżdżał z Białego Stoku, to ja na jeden dzień, to niech pan od razu powie, ile pan może opuścić. I wiesz, i zdarza mu się na te 100, 3, 4 rozmowy takie, które są bardzo perspektywiczne. Na zasadzie dużej obniżki, prawda? Natomiast no, z reguły to jednak tak nie funkcjonuje, więc my musimy podać. No i podajemy to swoje. I teraz jak podać swoją cenę, żeby nie poszczuli psami? No. Bo, a, jeszcze jeden eksperyment zrobimy. Dawaj. Wyobraź sobie, że masz do sprzedaży Opla Corsę. No jak pewnie czytałeś z tym w książce, więc skrócimy. Czerwonego, w dobrym stanie. Chcesz za niego dychę. A, to jest fajny eksperyment, czytałem. To jest mega eksperyment. Ja go robię z setkami ludzi, słuchaj. I pytam się ludzi na sali szkoleniowej, co ile byś go wystawił do internetu, prawda? I wyobraź sobie, teraz jak nas słuchacie, to zastanówcie się. Chcecie dostać 10 tysięcy za samochód. Opel, Corsa, czerwony z rocznika 2000X. Za ile go wystawicie do internetu? Tak szczerze, auto jest okej. Okay. Dobra. I teraz uwaga, średnia odpowiedź brzmi 12 tysięcy. 20%. I teraz idziemy dalej. Zapomnijmy o tym, co było przed chwilą. Chcecie kupić taką Corsę. Nie? I ona jest wystawiona za ile? Za 12. Za 12. Tak. No bo średnio ludzie tak wystawią. I sprzedający mówi, proszę pana, ja swoją cenę podałem, nie obniżam jej, bo próbowałeś obniżać zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą. Tak. Niech pan poda swoją. I teraz uwaga, co byście powiedzieli? Jaka cena, jaką cenę byście podali? I teraz, gdybyśmy nie rozmawiali teraz o negocjacjach, a pytanie bym zadał ci kompletnie, wiesz, przy kawie na spotkaniu, to średnia jest 10. 10 tysięcy, tak. Nie? Jak że te 20% tam spuszczą. Jak no, rozmawiamy, niecałe 20%. Wiesz, jak to robię na treningu negocjacji, to wszyscy 8. Mówiłem o tym wcześniej, prawda? Żeby się tak spotkać na 10. Natomiast te 10 się pojawia najczęściej średnio. Jaka z tego jest nauczka? Wygrał sprzedający. Już. Sprzedający już wygrał negocjację. Tak, nie? Tak. Musi się niewiele postarać, żeby dostać ciut więcej i dostanie więcej niż sobie założył. I teraz, czego mnie to nauczyło? Tego, że kupujący kupują emocjami, nie mają batny, w związku z czym nie mierzą nisko, w związku z czym się boją, żeby sprzedający się nie obraził. No i niestety efektem jest to, że kupują drożej niż to, co mogli kupić. I teraz
pytam ludzi, dlaczego tego nie robią, dlaczego nie dają niskiej kwoty. No i właśnie to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, jest odpowiedzią. Mhm. I jest prosty sposób, jak sobie z tym poradzić. Można odwołać się do tego obiektywnego czynnika. Prawda? Mhm. Czyli wie pan co, panie Michale, kurczę, taka głupia sprawa, no ja to bym dał panu nawet tą wywoławczą cenę, jakbym mógł. Mhm. Ale wie pan, no nie mogę, no byłem dzisiaj rano w banku, tam policzyli mi zdolność, no i okazuje się, że niestety mam zdolność tylko na tyle i tyle. Pauza. Obserwujemy reakcję. Jak jest skrajnie negatywna, to żeby nie zniechęcić, wiesz, ona nie powinna być negatywna, bo my zbudowaliśmy relację przedtem. Tak. Mało tego, ja nie mówię ci, zapłacę ci mniej, bo chcę się na tobie wzbogacić, tylko sytuacja jest obiektywna, tak? Mhm. Bardzo często to jest prawda. No, ludzie nie mają więcej kasy. I teraz możemy to zmiękczyć. Czyli co powiedzieć na przykład? Okej, ale wie pan co, tutaj jeszcze może porozmawiamy, nie wiem, z teściami czy z kimś, może coś tam jeszcze... Może coś tak. pożyczą, tak, może coś ale nie wiem tego, ale nie wiem tego, nie? Mhm. I wiesz, i w ten sposób jakby nie namawiam teraz wszystkich słuchaczy do tego, żeby po prostu, wiesz, tutaj jakieś turbo niskie kwoty dawali i tak dalej, bo ludzie nie są głupi, tak? Jak mają swoje minimum, tak. to go nie przekroczą, tak? Natomiast namawiam ich, żeby tak robili, ponieważ ten przedział może być większy niż się im wydaje. Mhm. I najczęściej tracimy przez to, że tego nie robimy, tak, z tą korsą. Mhm. I teraz, co się może najgorszego stać? Najgorzej odmówi. Tak. Prawda? I to się często dzieje, no, bo jeżeli mierzymy nisko, to wiadomo, że ludzie nie są przygotowani na taką cenę. Natomiast my dajemy sobie furtkę do tego, żeby się podnieść. Mhm. No i tutaj już są różne sposoby, wiesz, albo gdzieś szukamy wspólnego wyjścia, czyli dyskutujemy, tak? Dzieli nas to i to, proszę powiedzieć... Co by było, gdyby? Na przykład co by się musiało stać? Tak, albo mm-hmm. hipotetycznie, albo rozmawiamy o wszystkich innych kwestiach oprócz tej ceny. Mm-hmm. O wyposażeniu, o jakichś tak rzeczach, nie wiem, przekazaniu lokalu. A lodówka zostaje? Na przykład, termin i tak dalej. Chociaż, wiesz, ja zawsze inwestorom mówię, że z perspektywy kupującego, jak jest dobre wyposażenie, zawsze negocjujesz z wyposażeniem. Tak, 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 że cena była... Ale cena była zawsze z wyposażeniem. A z perspektywy sprzedającego? No, że zawsze bez. Same mury, nie? Oczywiście. Natomiast to już są takie kwestie, wiesz, wtórne, tam jest taka technika opisana w książkach. Skubanie się nazywa. I ona mówi o tym, że jak zrobisz dużego deala, mhm. to małe rzeczy łatwo się przepycha. Mhm. To tak kupowanie czyli garnituru. Czyli jak się już dogadacie na przykład na zakup mieszkania, tak. tak, i wiadomo, to tam jeszcze parę rzeczy można wysupłać. No, no wiesz, jak kupujesz garnitur, mhm. przykładowo, i pani przyjdzie i przyniesie ci koszulę i krawat, mówi, dobra, biorę. Mhm. To jest taki przykład, wiesz, powiedziałem, kupujesz garnitur i przypomniałem sobie, jaki ty lubisz dress code i byłem ciekaw, czy w ogóle kupujesz garnitury, ale nieważne, miesza z tym. A jakby teraz wracając do tej całej sytuacji, wiesz, my jesteśmy okej, nie? Tylko sytuacja nie jest okej. I to jest jakby kluczowe, czyli jak można powiedzieć niską cenę. Jeżeli masz problem mentalny z tym, mhm. ludzie się czasem pytają, jak sobie poradzić z tą barierą, żeby to przeszło przez gardło. No to jest bardzo prosty sposób. Wybierz 3 mieszkania, których nie chcesz kupić, pojedź i to powiedz. Mm-hmm. Po prostu. Mm-hmm. I zobacz, jak ludzie zareagują. Tak. Tak. Wiesz, to jest z gatunku pracownik contact center, który boi się dzwonić do klientów, mm-hmm. bo jakby meta zasadą wyzwalacza, o którym mówiłem wcześniej, zakłada, że będzie hejt. Mm-hmm. Nie? Czyli my bardzo mm-hmm. często nie odważymy się powiedzieć czegoś, co w naszej ocenie jest negatywne, a druga strona wcale tak może nie myśleć. Nie? Tak. Tak. I teraz, żeby była jasność, bo to idzie publicznie i pewnie sporo osób to obejrzy, absolutnie tutaj nie mówię o tym, żeby kogoś już manipulować, żeby on nam taniej sprzedał niż chciał. Mówię o tym, żeby wykorzystać cały obszar. Mhm. I ludzie nie są głupi, nie zejdą poniżej swojego minimum. Mhm. No i generalnie rzecz biorąc, później szukamy tego sposobu porozumienia. Jak to robić? Podstawowa zasada już była powiedziana, ustępuj powoli coraz mniej. Czyli jakby pierwsze nasze ruchy powinny być duże. Tak, tak. Ja to opisuję też w książce na przykładzie bardzo fajnym podwyżki w pracy. Tak, pewnie sporo osób, które nas słuchacze ogląda, pracują na etacie, no i dzisiaj szef do was przyszedł i mówi, słuchajcie, super dzień, 3000 od dzisiaj netto podstawy będziesz więcej zarabiał. Wow. Super. Po 3 latach spotykam się z tą osobą, pytam się, jak tam podwyżki w firmie. Przez 3 lata nie było podwyżek. I wiesz, co ludzie odpowiadają? Jest jak z Yeti. Wszyscy ich słyszeli, nikt ich nie widział, nie? Mimo, że dostali gigantyczną podwyżkę 3 lata temu. Tak. I teraz jakby cały case jest taki, że dostali tą podwyżkę, ale oni nie pamiętają po ilu? Relatywizują sobie bardzo szybko, nie? Typu 3 miesiące? Przyzwyczajamy się do tego i... Dyskonto. Po prostu dyskontują. No wiesz, ty to wiesz doskonale. No, tak. Kupisz większe auto, masz droższe ubezpieczenie, droższe opony, droższe wszystko. I jeszcze gorszą sytuację niż miałem, jak tych pieniędzy nie było, nie? Tak, to tak jak dyrektorzy szukający pracy, nie? Że tak. Pracownik dużo łatwiej znajdzie taki, wiesz, tam doradca klienta niż dyrektor sprzedaży, nie? Mhm. No ale dobra, ale wróćmy do tej sytuacji. I jakby, jak jest zasada? Jak chcesz ludziom coś dać,
podziel to na kawałki i dawaj im to po kawałku, stopniowo, bo będą dyskontować. Mhm. Jak chcesz ludziom coś zabrać, mhm, to od razu całość. Mhm. Bo też to zdyskontują, będzie źle, ale przez chwilę. Mhm. Wiesz, ja tam w życiu z taką sinusoidę przeszedłem, gdzie jakby byłem bardzo biedny, później zrobiłem fajny biznes, wiesz, sprzedażowy mi dobry wyszedł i byłem relatywnie, jakiś tam sukces był finansowy, a potem się okazało, że byłem związany, przecież to była franczyza, więc franczyzodawca sobie tam, wiesz, zmienił strategię. Tak. W związku z czym my spadły nam bardzo dochody, wręcz były straty i znowu, wiesz, w dół było, nie? I teraz jakby czy idziesz w górę, czy w dół, dyskonto jest tak samo szybkie. Mhm. Natomiast warto o tym wiedzieć. Oczywiście w dół bardziej boli. Natomiast trzeba o tym wiedzieć na negocjowaniu, że nie od razu całość, dzielimy na po kawałku i na przykład, nie wiem, masz zejść 10 tysięcy, to zejść 5, mhm, później zejść może 3, 2 i tak, żeby już dociskać, żeby już tak, wiesz, żeby już naprawdę było ciężko, nie? Żeby już tak wręcz jak ci Tunezyjczycy czy Egipcjanie, nie? Tak, tak. Dokręcać już naprawdę nie mogę. I to jest fajne. To jest fajne, bo to wzmaga win-win. Mhm. Wiesz, ta technologia... Jest poczucie walki, tak. Poczucie też wygranej, tak, nie? W pewnym momencie. I ważna rzecz, jak na przykład bronić swoje ustępstwo, mhm, nie? Czyli jak bronić, że ja zrobiłem duże ustępstwo. I teraz wracamy do tego, o czym mówiłem na początku. Jeżeli sprzedajesz, każde ustępstwo komunikuj kwotą, mhm, bo na rynku nieruchomości jest dużo. Bo to są duże kwoty. Tak. Jak kupujesz... To procenty. Zawsze procentem. Tak. Jest nawet taka... To taki znikomy procent. Co pan mi to spuścił? My tu już rozmawiamy 3 dni, a tam 4% tak, spuszczone. Tak. Bez pytania. Wiesz, jest takie hasło, ja go strasznie nie lubię, bo ono tak sprowadza tam, taki, wiesz, tą pracę negocjatora do takiego handlarza samochodów, nie? Ale on jest dobry w tym wypadku. Ono brzmi, na dzień dobry 10% każdy schodzi. No tak. Wiesz, tak. Na dzień dobry to jest wręcz tak wymagające, aczkolwiek w przypadku nieruchomości no to jest dużo, nie? No, w Warszawie dokładnie. To pewnie jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Także jakby to, jeśli chodzi o całą strategię ustępstw, nie? I tutaj jest cała masa technik. Już nie będę ich jakby tutaj, wiesz, omawiał, chociaż w tym skubaniu warto wspomnieć. Dobrą techniką, którą często stosujemy, to jest technika tak zwanego rosyjskiego frontu. Mhm. Ona polega na tym, że żeby nie dawać drugiej stronie jednej tylko oferty, ale kilka, dlatego, żeby troszeczkę ten obraz, wiesz, się zacienił, a jednocześnie nie wiemy do końca, na czym tak do końca zależy. Zależy. Jak dobrze pogadaliśmy, mhm, wiesz, dużo, dużo pytań fajnych było, to może wiemy, ale na przykład, wiesz, na zasadzie, dobra, cena jest taka dziś gotówką. Tak, mogę zapłacić gotówką, to, ale rozumiem, że ze względu na to, że jest tutaj hajs na stole od razu, to ta cena wygląda tak i tak. Albo może pan poczekać 2 miesiące, być może dostanę kredyt, a być może nie. Tak, tak. Albo coś tam jeszcze, nie? Wariant z wyposażeniem, bez wyposażenia, dokładnie, cokolwiek. No wszystko, co uzyskaliśmy w drodze negocjacji. I powiem ci tak z ciekawostek, w sumie to nie wiem, czy o tym powinienem publicznie mówić, bo jednak trochę tych negocjacji jeszcze takich dużych robię. Może ktoś to obejrzy, z kim będę później negocjował. Natomiast przy dużych tematach, wiesz, za kilka milionów, to jest najczęstszy sposób negocjacji, jakim robimy. Mhm. Czyli dajemy kilka opcji. Czasem największa opcja, największy przykład, jaki pamiętam, to były negocjacje kamienicy we Wrocławiu, gdzie notabene negocjowaliśmy z kurią. Mhm. Dla ciekawostki, tam kuria sprzedawała nieruchomość. I tam było tak, że zarówno jedna, jak i druga strona dawała kilka swoich ofert. Mhm. Czyli wiesz, czyli na przykład zaczynamy remont, płacimy część. Po remoncie którejś kondygnacji ileś i tak dalej, wiesz. I też jakby tam inwestorzy, tam była spółka inwestycyjna, która chciała kupić, mieli kilka pomysłów na to. Mhm. I teraz o co chodzi w samej technice, jakby w założeniu? W samej technice chodzi o to, że jak podasz 3 na przykład oferty, to druga strona nie skupia się tyle na jakości tych ofert, co na relatywizowaniu ich wobec siebie. Mhm. Czyli jakby przy odpowiedniej skali asymetrii, jeśli 2 są fatalne, a jedna jest mało fatalna, najmniej fatalna, to jest prawdopodobieństwo. Biorą ją pod uwagę. Tak. Biorą ją pod uwagę. A gdybyśmy przedstawili jedną, to by z nią dyskutowali. Albo dyskutowali, albo by mieli batne na zewnątrz. Albo tak, szukaliby, tak, czegoś, szukaliby innego. I to jest jakby fajne, to się świetnie sprawdza. I teraz, mhm, taki tip dla wszystkich, co będą kupować u dewelopera, mhm, to jest dobre. Mhm. Bardzo często spotykana technika u deweloperów, zaprowadzę cię na 3 mieszkania. Tak. Wiesz, i idę sobie do pierwszego na parterze, którego ci nie słabego, chcę sprzedać, tak, ale ono kosztuje 318. Tak. Później na 4. piętro do mieszkania, które też ci nie chcę sprzedać. Ono jest trochę lepsze, bo jest wyżej, doświetlone bardziej, ale okna na północ, na śmietnik, tak dalej, ale 322, mhm, niewielka różnica. A na koniec cię prowadzę do super mieszkania, okna na południe, na ogród, ustawne, piękne i kosztuje tylko, nie wiem, 8 tysięcy drożej. Mhm. Więc ty masz poczucie, że rynek wygląda jak wygląda. Tak. Odniesione do tych 3 mieszkań. Większość mieszkań jest słabych. Tak. Mało tego, to jest to, gdzie chcę mieszkać, żyć. Jak nie mam batny na zewnątrz. Tak. Ciach.
to kupujesz. Tak. I teraz w ogóle jakby jeszcze odnośnie tego dewelopera, to też mi taka przyszła rzecz do głowy, już o tym rozmawialiśmy, ale taka ciekawostka. Bardzo często deweloperzy nie schodzą z ceny mieszkań, ale schodzą z ceny miejsc postojowych. Tak, dodatków. VAT. Chodzi o VAT. Wiesz, jak ci zejdę 20 tysięcy z mieszkania, to ci zejdę z 8% VAT-em, nie? A jak ci zejdę z 20 tysięcy z miejsca postojowego, to jest 23% VAT-u, więc 15% jestem do przodu. I nie uważam, że to jest coś złego. Wszyscy wygrywają, tak? Tak. No może poza tym, kto podatki zbiera, ale generalnie jakby patrząc pod kątem, trzeba się tego spodziewać, nie? Że pod kątem kupujących u deweloperów. Ale świadomość tego też jest ważna, tak? Bo to jest to, na czym możemy wygrać, więc wiemy, tak, że tak naprawdę my wygrywamy więcej. Tak. A dewelopera to kosztuje mniej. Dokładnie. I teraz jeszcze będąc u dewelopera, podam na przykładzie technikę. Też takim dowcipem trochę powiem, bo to za chwilkę powiem dowcip, najpierw o technice. Jest taka technika, właśnie ograniczone kompetencje. I to bardzo często właśnie instytucje typu deweloper to stosują. Czyli jest, wiesz, front w postaci sprzedawcy i on w pewnym momencie, jak się negocjacje zaczynają, słyszy twoją ofertę i mówi, że to on by bardzo chciał i w ogóle, ale sorry, jest zarząd. I teraz jakby taką ważną rzeczą jest to, że oni mówią nie prezes, tylko zarząd. Chodzi o to, żeby rozumieć odpowiedzialność. Żebyś ty nie powiedział, dawaj tu prezesa, nie? Tak. I teraz bardzo często jest tak, że oni wychodzą, tam dzwonią, być może dzwonią, nie wiem, być może dzwonią, być może ustalają, raczej pewnie nie. I później wracają i teraz jakby cały widz polega na tym, z reguły wracają z tym, że miejsce postojowe dadzą, nie? Wiesz, ale cały widz polega na tym, że jakby oni są wtedy twoimi przyjaciółmi. A tam jakaś tam zarząd jest niedobry, niefajny. Tak, dobry, zły glina. No dokładnie, dokładnie. Klasycznie. I słuchaj, i opowiedziałem to kiedyś jednej dziewczynie, z którą pojechałem do dewelopera, moją koleżanką z pracy jednej z banku, jak pracowałem w banku. Kupowaliśmy mieszkanie u dewelopera, pomagałem jej. I mówię, słuchaj, tak to będzie wyglądało, nie? To. I człowiek, który powiedział, w momencie, kiedy on powiedział, że ja to muszę zrobić, to moja koleżanka, słuchaj, mówi tak, stop. Teraz pan wyjdzie, uda pan, że dzwoni, po czym pan wróci, powie pan to. I słuchaj, facet był w szoku, popatrzył i mówi, ale ja naprawdę muszę iść zadzwonić. Wyszedł, wrócił i mówi, nie wiem skąd pani wiedziała, ale faktycznie, no że na mieszkaniu to już nie, ale miejsce postojowe damy za złotówkę. I słuchaj, ja byłem przerażony, aczkolwiek dobrze się skończyło, nie? Ale właśnie to są ograniczone kompetencje, nie? To też się często gra. I tych technik jest jeszcze więcej. Też ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy w zasadzie, chyba wspomnieliśmy, ale mogło uciec. Dobrze wiedzieć, kto jest decyzyjny, nie? We wszelkich negocjacjach, czyli żeby nie okazało się tak, że my z kimś negocjujemy, a później mamy tego złego glinę, który nagle się okazuje, że a tak naprawdę to mieszkanie to jest, należy do małżeństwa i żona stawia po prostu liberum veto, tak? Wiesz, w biznesie to nawet jest jawne i pewne, że tak będzie. To znaczy ja się spotkałem kiedyś, jedne bardzo duże negocjacje, w których miałem udział jako obserwator być, brakowało jednego człowieka do grupy negocjacyjnej. Wiesz, taki śmiech, nie? Ktoś wyczytał w mądrej książce, że powinno nas być tyle samo i tam 5 poszliśmy negocjować, ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Ale obserwowałem jedną rzecz, to były duże negocjacje i pamiętam, jak firma, która miała być dostawcą dla dużego podmiotu, wiceprezes, który z nami negocjował, powiedział, zobaczycie, że zostawili coś na negocjacje ze mną. Bo najpierw negocjował dyrektor, wiesz, logistyki, zakupowcy i tak dalej, a na koniec jeszcze zostawili coś dla prezesa. I faktycznie tak było. Czyli oni na koniec, wiedząc, że prezes jednak ostatecznie podejmuje decyzję, jeszcze zostawili coś, żeby na tym ostatnim spotkaniu prezes miał satysfakcję. Domknąć. Że wynegocjował. I wiesz co, no, wszyscy o tym wiedzieli. Ale i tak wszyscy to robiliśmy. Znaczy, ja tam brałem taki udział, że kiwałem głową. No trzeba, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tak. Więc to jest jakby kolejna rzecz. I z takich, ja jeszcze bardzo często mówię, trochę przy mieszkaniach mniej, ale może przy innych biznesach. Technika Django ja to nazywam. Czyli wiesz, negocjujesz bardzo mocno coś, na czym ci w ogóle nie zależy, ale wiesz, że drugiej stronie zależy. Prawda? Przykład? Na przykład tego VAT-u na przykład u dewelopera, tak? Albo dam ci jeszcze lepszy przykład. No, ta Corsa. Przyjeżdżam do ciebie, masz czerwoną Corsę i ja mówię, panie Michale, ja to ją biorę za tą cenę. Biorę, nie ma problemu, podpisuję umowę. Jest tylko jeden problem. Jeden. Ja tak jak u Forda było. Uważam, że każdy kolor samochodu jest dobry. Pod warunkiem, że będzie czarny. Jak pan mi ją teraz przemaluje, biorę ją od razu.
No i wiesz, no to działa jak zdechła ryba, nie? No. Co pan w ogóle, gdzie? To oszalał pan i jakby... Przecież pan widział, że czerwony. Tak, no właśnie, ale wie pan, widziałem, ale te czarne to są takie z reguły zniszczone, bo to młodzi ludzie jeżdżą, a czerwone to raczej ludzie szanują, tak, żeby nie powiedzieć starsi i tak dalej. I w końcu odpuszczam. Wiesz, odpuszczam, ale druga strona sobie myśli, że już nie będzie deala, nie? Że to już idzie tak kiepsko, że tego deala nie będzie i... I najczęściej to się kończy tym, że wtedy łatwiej jest uzyskać coś innego. Mhm. Wiesz, czyli odpuszczasz, tak jak w Django było, nie? Mhm. Że niby rozmawiamy o pięściarzu, a żona tego Jamie Foxa, który tam był głównym aktorem, jest głównym celem, nie? Że, tak. Po którą nie przyjechali. No i wiesz, i tych technik jest tam sporo. Są oczywiście też takie techniki no nie do końca etyczne, wiesz? I tutaj jest kwestia tego, że one są, one istnieją. Ja generalnie, wiesz, tam gdzieś raczej się nie posuwałem zbyt często do stosowania takich rzeczy. No ale to już każdego indywidualna decyzja. Natomiast jakby te techniki zwiększające win-win, to przede wszystkim te, o których gdzieś tam mówiłem, nie? Mhm. Czyli... Wszystko, żeby druga strona jako pierwsza podała, bo może być dobrze, negocjować ofertę drugiej strony, później podać swoją, ale taką, żeby była odpowiednio niska, żeby dawać satysfakcję, poczucie ustępstw, żeby się wiesz, gdzieś tam podnosić, ustępować powoli i coraz mniej, żeby dzielić to na kawałki. No i takie rzeczy już, wiesz, tak jak z tym Django, czy z tym kompetencjami, tak, to już konkretne takie techniki. Natomiast wiesz, tak naprawdę w negocjowaniu mieszkań to się stosuje głównie te zmieniające perspektywę, nie? Czyli procenty, kwoty, wiesz, tego typu rzeczy, nie? No. No. Właśnie. Nie zawsze jest tak różowo. Ostatni punkt. Tak. Ostatni punkt, czyli trudne sytuacje, ewentualnie kończenie albo impas. Tak? Zacznijmy od impasu, bo on jest, zanim się kończymy, to jest, może być impas. No i jeżeli my powiedzieliśmy niską kwotę, to wiadomo, że nas dzieli jakiś tam przedział, prawda? I tutaj nie zawsze jest tak, że my jesteśmy blisko siebie. To mogą być tysiące albo nawet dziesiątki tysięcy złotych. No i tutaj oczywiście jest zawsze indywidualna decyzja każdego, kto kupuje w kontekście jego budżetu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, co ja bym zalecał? Jeżeli mamy batne, podkreślę jeszcze raz, jeżeli mamy batne i nie umrzemy, jak nie kupimy tego mieszkania, to dobrze jest zostawić jednak te negocjacje z jakąś tam różnicą, żeby się nawet nie dogadywać na tym spotkaniu, żeby te emocje opadły i tak dalej, z jakąś tam różnicą, to znaczy nawet jak nas coś dzieli, nawet jak nas coś dzieli, żeby nie tak łatwo odpuszczać, ale dać furtkę. Czyli na zasadzie, no to dobrze, to ja pomogam z rodzicami, niech pan też się zastanowi ewentualnie, może wiesz, rozmawialiście o jakichś innych aspektach typu wyposażenie i tak dalej, to może gdyby bez tego wyposażenia i tak dalej. I to jest w ogóle cały model wychodzenia z tego impasu, tam o VAT-nie się mówi, także no warto by nam się było dogadać, bo jak nie, no to widziałem, że mieszkanie jest długo na rynku, wiesz, czyli pokazujesz te negatywne rzeczy. Negatywne konsekwencje, jeżeli sprzedający nam nie sprzeda, dokładnie, nie? Są mu grozi. Hipotetycznie możesz coś zakładać, tak? No dobrze, ale gdybym porozmawiał z rodzicami, z teściami, to na jakiej kwocie rzędu mówimy? Bo pan mówi, że no to jest to, co powiedziałem, to jest absolutnie nie, ale ile ja muszę prosić teścia na przykład? Wiesz, na zasadzie takiej, żeby próbować wybadać jeszcze coś więcej. No i teraz wiesz, i teraz jest kwestia właśnie, czy się rozstawać, czy nie. No i tutaj tak, jak masz dobrą batnę, to zawsze się warto rozstać. Bo nawet jak stracisz, to wcale nie straciłeś. Prawda? Jeśli nie masz batny, no to się robi problem. To się robi problem, bo możesz stracić to mieszkanie, bo ktoś za 2 godziny przyjdzie i je kupi. No oczywiście jak mieszkanie jest pół roku na rynku, to pewnie to jest mało prawdopodobne. Ale może się tak zdarzyć. Więc jakby tutaj ja nie biorę absolutnie odpowiedzialności teraz za to, że stracicie deala. Natomiast to jest już decyzja każdego z nas. Tak. I teraz co można robić ewentualnie w tym okresie? Wiesz, no tutaj można jakoś tam oddziaływać na tego sprzedającego, prawda? Czyli można na przykład, nie wiem, wysłać jeszcze kolegę, żeby podał jeszcze niższą kwotę, tak? To też gdzieś tam działa na percepcję. Tu już zaczynamy wchodzić takie już niefajne zagrania, więc nie chciałbym o tym za dużo tutaj, wiesz, wyciągać, ale generalnie jakby, bo wiesz, bo coś jest warte tyle, ile ludzie chcą za to zapłacić, prawda? Dokładnie tak. Więc... Czyli jeżeli zmienimy tą perspektywę w jakiś sposób, a nie oszukujmy się, każdy potencjalnie kupujący, znaczy każdy zainteresowany mieszkaniem, który przychodzi rozmawiać ze sprzedającym, wpływa na tą jego perspektywę w taki czy inny sposób, bo wyciągnie jedno, wyciągnie drugie, wyciągnie trzecie. Chociażby demony. Dokładnie. Prawda? Dokładnie. Wiesz, można też próbować jakimś kontrastem to robić, typu, że dzieli nas tam zaledwie 2%. Wiesz, no to 2%, biorąc pod uwagę, że państwo będziecie mieli już pieniądze i tak dalej.
Czyli jakby rozstawać się z perspektywą. I na koniec możemy powiedzieć, że się spotykamy po połowie, nie? Tak. I teraz właśnie, zawsze mówię, nie proponuj krakowskiego targu, prawda? Chyba, że jest to metoda na zamknięcie. Tak. Czyli dajesz mi ustępstwo jedno, ale ja ci w zamian za to daję deala. Prawda? Czyli to jest taki, w ogóle uważam, że świetnym pomysłem na zamykanie negocjacji jest finalne ustępstwo. Czyli wiesz, podam przykład, kiedyś tak negocjowałem z jednym człowiekiem, który tam przy naszej budowie domu robił projekt i właśnie tam była, tak, była końcówka, tam 500 zł. I ja mówię do mojej żony, że słuchaj, jeszcze to 500 zł bym chciał urwać, tak mentalnie potrzebuję, nie? Ona mówi, co ty już tam urwałeś, już to, już daj spokój, nie? Mówię, dobra, urwę to 500, to możesz sobie coś za to kupić. Dobra! I teraz jakby, jaki był sposób? Właśnie finalnym ustępstwem. Czyli wiesz, wysłałem informację, dobrze, panie tam Andrzeju, to zróbmy tak. I jeszcze te 500 zł dla mnie, żebym się dobrze z tym czuł, a w zamian za to niech pan przesyła umowę, ja podpisuję, wysyłam tego samego dnia. Tak? Czyli finalnym ustępstwem można próbować tak, tak zamykać. I taka ciekawostka jeszcze, bo w zasadzie poszliśmy już do zamknięcia, a jeszcze nie zamknęliśmy tematu, jak się rozstaliśmy. Tak. Wiesz, rozstaliśmy się i teraz, czy robiłeś jakieś działania, żeby zmienić percepcję, czy nie, ale bardzo często jest tak, że ktoś prędzej czy później ten kontakt nawiązuje. No i jeżeli ty się rozstałeś i zależy ci, żeby pociągnąć temat, możesz zapłacić więcej. A dzwoni do ciebie sprzedający na przykład? Albo ty możesz sam zadzwonić, wiesz. Tak. I tylko oczywiście wiadomo, że masz niższe możliwości negocjacyjne, ale jak sprzedający zadzwoni, no to tu można się pokusić o udawanie, że nie wiesz, o co chodzi. No nie do końca, nie wiesz, tak? Ale które mieszkanie, tak? A tak, na Wojska Polskiego. No wie pan co, tak, tylko że my później jeszcze z żoną oglądaliśmy inne. Tamto drugie było się żonie bardziej podobało. A co się stało, że pan dzwoni? Wiesz, to jest taka zasada w negocjacjach, piłeczka niech będzie zawsze po drugiej stronie. To tak jak w tym dowcipie, wiesz, mówisz tam do Gabi, słuchaj, smusę się, bo Wojtkowi kasę jestem winien, nie? I on mówi, to poczekaj, otwiera okno i woła do mnie, Wojtek, co, Michał ci tej kasy nie odda. I zamyka. I ty mówisz, co ty robisz? Teraz to jest jego problem. Wiesz, nie? Na zasadzie tej piłeczki. Dobre. I też można to tak podkręcić, nie? Bo o co chodzi? Bo sprzedający do ciebie zadzwoni, pierwsze pytanie, które ci zada, czy rozmawiał pan z teściem? Tak? A żeby tego uniknąć, to trzeba pokazać trochę, że nam mniej tutaj zależy. Tak. I to w zasadzie jest taka końcówka. No i tu jest decyzja każdorazowo. Tak? Czy to jest ten pułap, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś? Tak. Jeżeli zrobicie wszystko to, o czym ja tutaj mówię, o czym rozmawiamy, no to no nie ma już za bardzo opcji, żeby jeszcze coś było. Przynajmniej nic legalnego, uczciwego i win-win. Więc jakby to, no bo nie mówię o jakichś groźbach czy innych rzeczach, tak? Ale to jest generalnie już chyba, wykorzystałeś wszystkie możliwości i twoja decyzja. Dokładnie. Deal albo nie deal. Tak? I ważna rzecz, zawsze na końcu gratulujemy drugiej stronie. To jest bardzo ważne, tak? Żeby też pokazać, że ciężko się negocjowało, że to było trudne i że naprawdę jestem szczęśliwy, że kupiłem. Mam nadzieję, że państwo też, oni z reguły też są szczęśliwi. Mamy deala, nie? Win-win. Super. Po prostu. Coś cię miałem jeszcze spytać. No. A wiem już, co chciałem cię zapytać. Na przykład, gdyby ktoś chciał skorzystać z usług takiego profesjonalnego negocjatora, to ile to kosztuje? Jakiego rzędu to są stawki? No i teraz tak można powiedzieć, że bardzo różnie. Natomiast no, jest jakiś ten rząd wielkości, który można oznaczyć. I teraz tak, między... No, 5 to słyszałem, że już takie się pojawiają, ale to za moich czasów takich rzeczy nie było. No, 10% to było takie minimum i 15-17% brali ci najlepsi. Czyli jeżeli chciałbyś, żeby... Różnice, oczywiście. Tak. Nie ceny mieszkania, tak? Tak. Jeżeli chciałbyś skorzystać z usług takiego profesjonalnego negocjatora, no to wtedy się trzeba liczyć między 10-15%, co to będzie kosztować. Czyli na przykład urwał 20 tysięcy, no to te 2-3 tysiące złotych trzeba za to zapłacić. I wiesz, i to jest i dużo i mało, prawda? No bo jeżeli robimy transakcję za kilka milionów i urwiemy milion złotych, no to jest bardzo dużo pieniędzy. Natomiast jeżeli, wiesz, jest ciężka transakcja i naprawdę ciężko idzie i tam finalnie jest 5 tysięcy urwane i ty masz, wiesz, i taki negocjator, i na wiesz, drugi koniec 700 Polski, złotych nie daj Boże, pojechał jeszcze. Tam na Suwałki gdzieś, wiesz, z Krakowa, nie? Więc jakby to jest, tak jak mówię, no i dużo i mało.
Tak. To jest też jakby jeden z powodów, dla których jakby ja już tego nie robię, aczkolwiek staram się konsultować zdalnie. Uh-huh. Wiesz, uh-huh. To jakby też jest fajne, bo ludzie sami ćwiczą. To też, to wiesz, jak ktoś kupuje jedno mieszkanie, to okej, ale inwestorów zawsze wyrzucam na głęboką wodę, nie? No, powinni się nauczyć, tak? Bo tak. To jest też tak, że no, to nie jest ich jedyny deal w życiu, więc ta wiedza im się przydaje tak. W zasadzie cały czas. Tak, nie? I wiesz, i w zasadzie to jest taka wędka, nie? To zawsze lepiej wędkę mieć niż rybę. I powiem taką ciekawostkę. Ostatnio się śmialiśmy właśnie z Piotrem Hryniewiczem, notabene, który też był u ciebie, podcast nagrywaliście, że ja to jestem chyba lepszym trenerem negocjacji niż negocjatorem. Bo niektórzy absolwenci, słuchaj, takie wyniki robią, mm-hmm. że to jest niewiarygodne. Mm-hmm. No ale to też wiadomo jest statystyka, nie? To jak tak. Poszło już w Polskę, tam kilkaset osób. Zawsze im większą grupę przeszkolisz, tak. tym więcej asów tak. tam będziesz miał, tak? I... Dwie rzeczy. Statystyka mm-hmm. i poziom wrażliwości. Mm-hmm. Wiesz, ja odpuszczałem, nie? W niektórych sytuacjach, a niektórzy nie. No i to nie jest, odpuszczają. Tak. Wiem, że mogę, ale tak. Już nie ciągnę dalej, nie? Mm-hmm. No dobra, tych wątków pobocznych nie będziemy poruszać, bo i tak strasznie długo rozmawialiśmy, Wojtek, ale super, bo myślę, że wiedza jest wow, absolutnie fenomenalna. Myślę, że się wszystkim będzie podobało. Na pewno przypuszczam, że to jest odcinek podcastu, który potencjalnie ma szansę wygenerować największe oszczędności w kieszeniach. Bo tak się zastanawiałem, czy był ktoś inny, kto mógłby rzeczywiście spowodować, że tej kasy w portfelach będzie zostawać więcej, nie było. Także jesteś pierwszym gościem i spodziewam się, że po prostu rezultaty będą fenomenalne, to żeby nie, żeby formalnością stało się zadość, żebyśmy o tym nie zapomnieli, to powiedz Wojtek, gdzie ciebie można znaleźć w internecie, gdzie można znaleźć twoją książkę w ogóle, bo z mojej perspektywy pokażę jeszcze raz do kamery dla tych, którzy widzą. Mm-hmm. Książka jest absolutnie fenomenalna, bo pomimo tego, że ona nie jest szczególnie gruba, ona ma 240 stron, tam z hakiem drobnym, ale jest nafaszerowana konkretami. To jest to, co mi się strasznie podoba. Głównie chyba o mieszkaniach. Ponad 100 stron o negocjowaniu właśnie zakupu i sprzedaży mieszkań. Nie? Tak, bo to jest też, moje. Tak. To jest z mojego doświadczenia, a nie z tego książek, chyba najwięcej nie? robisz, tak, nie? Tak, tak, dokładnie. No, dokładnie. Dobra, to opowiadaj. Gdzie cię można znaleźć w internecie, gdzie można znaleźć książkę? Okej, więc tak, no przede wszystkim wystarczy wpisać w Google Wojciech Woźniczka, Wojtek Woźniczka i mnie znajdzie każdy, kto chce. Natomiast książkę najlepiej zamawiać bezpośrednio u mnie. Uh-huh. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będzie z dedykacją, a to z reguły... Każdą podpisujesz? Staram się, tak, super. Staram się. Ale teraz powiem coś innego, co przy twojej skali zaraz stwierdzisz, że to jest niemożliwe. Otóż na mojej stronie www.negocjujizwyciężaj.pl bez polskich liter, bez spacji, www.negocjujizwyciężaj.pl jest możliwość zakupu, zamówienia u mnie bezpośrednio i jest kup przez Payu, tak, standard, kup teraz, negocjuj. Wiem, widziałem. Tak. I wiesz co, jak to zrobiłem, to pamiętam, moja żona mówi, Boże kochany, co ty robisz, będą wszyscy negocjować. Ciekawostka, 15%. 15% osób kupujących negocjuje. Tak. Nie wiem, czy to jest kwestia, wiesz, ceny, czy kwestia tego, że nie wierzą, że mogą coś negocjować i tak dalej. Ja jestem bardzo otwarty na negocjacje i powiem ci, to jest fajne. Już możesz trenować, negocjując ze mną, tak? I to ja osobiście odpisuję na te maile. Super. Może nie zrobię tego zawsze od razu, tak? No bo tych maili się zbiera, ale staram się jakby już ten kontakt złapać z czytelnikiem potencjalnym i też jakby to jest fajne, bo ten czytelnik po pierwsze już jakby tą książkę musi sobie wynegocjować, nie? Mhm. Nie chcesz sobie wynegocjować, kliknij kup teraz, jest twoja, wyślemy ci. Cenie, tak, możesz mi nawet napisać maila, żebym ci dedykację napisał, spoko. Natomiast jakby najważniejszą rzeczą to jest to, że można już potrenować, nie? Super. Mam nadzieję teraz, że nie wydałem na siebie, wiesz, jakiegoś... Nie, no myślę, że będziesz miał trochę roboty po prostu. No właśnie, o to mi chodzi. Także najlepiej u mnie. Mam też fanpage, ale to jest taki fanpage dotyczący trochę negocjowania, sprzedaży, ale głównie takich życiowych rzeczy. Tam gdzieś inwestowałem w nieruchomości dużo też piszę. Mówię to na Facebooku, Wojtek Woźniczka, trener sprzedaży i negocjacji. Można mnie poczytać trochę. No i blog będzie. Na razie nie podam nazwy, ale obiecuję, że w komentarzach pod tym super. Będzie. No tak, albo jak już będziesz aktualizował, to wpiszemy na samym końcu nazwę bloga i tam całkowicie za free będzie można poczytać takie ciekawostki. Tam będę starał się dawać dużo konkretów, ale z rynku. Czyli na przykład statystyk, takich rzeczy, które trzeba aktualizować. Które pomagają w negocjacjach. Tak, czyli na przykład, albo wiesz, będę promował książki o negocjowaniu, jakieś takie rzeczy, promował, na zasadzie wskazywał, gdzie szukać tej wiedzy. Czyli jak skrócić drogę, którą ja przeszedłem przez 12 lat. Super. Czyli skondensować. A jeszcze tylko ciekawostkę ci powiem. Śmiało. Odnośnie książki. Jeden człowiek, który przeczytał tą książkę, taki jeden z pierwszych, którzy w ogóle recenzowali, to przeczytał i mówi, wiesz co, nie jeden to by zrobił cztery książki z tej jednej. Tak.
tak bardziej kwieciście to opisywać, tak? Ale ja, mi zależało na tym, żeby to był mega content, z tego względu, że jak tak mówię, no jestem już na takim etapie, że wiesz, nie zależy mi na tym, żeby... Jakby książka nigdy nie była pomysłem na biznes, to ciekawe, aczkolwiek jakby wspierając inne moje biznesy, to ona się gdzieś tam wiesz, spaja w ten cały fajnie model się wkomponowała, i zależy mi na tym, żeby była wartościowa. Super, super. Dzięki wielkie, Wojtek, za rozmowę i mam nadzieję na kolejne. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się spodoba, że ludzie będą mieli wartość z tego i że mnie zaprosisz jeszcze. O, jestem bardzo mocno przekonany. Trzymaj się, na razie. Dzięki, hej.